Marta, Marta, Marta Nowak. Kasia Babis, czy myślisz, że jeszcze pamiętamy, jak to się robi? Nie wiem, ja nie wiem już, jak się rozmawia z ludźmi. Byłyśmy na wakacjach. Osobno. Ale razem, w sensie w tym samym czasie. Prawie. W miejscach. A na osi przestrzeni. W tym samym na osi czasu? Trochę tak, a trochę nie. Byłyśmy na wakacjach w każdym razie. Byłyśmy na wakacjach. A jak było? Było super. Widzimy się pierwszy raz w ogóle od kilku tygodni. Jesteśmy jeszcze takie jakieś nowe dla siebie, świeże, zagadkowe. Może być trochę dziwnie na początku. No było bardzo super. Bardzo dawno nie byłam na wakacjach i jak weszłam do... Jak już wiedziałam, że lecę samolotem niedługo, to czułam się tak, jakbym leciała samolotem pierwszy raz w życiu. I wszystko wydrukowałam. Wydrukowałam kartę pokładową i bilety i wszystko. I nawet mobilny taki na bagaż, wiesz, w domu wydrukowałam sobie tag na bagaż, nie? Po prostu dostałam jakieś takie korby. I pojawiłaś się 2 dni wcześniej na lotnisku pewnie. Tak. Prawie tak. Nie, stresowałam się bardzo, bo mieliśmy krótką przesiadkę i bałam się, że nie zdążymy na samolot i spóźnię się na samolot i co ja zrobię. I ćwiczyłam mówienie ładnie po angielsku, że przepraszam, no tutaj spóźniliśmy się niestety na przesiadkę, co państwo nam tutaj zaoferują. Tak? Tak. Co zaoferują? Tak, to linia lotnicza, która nam to sprzedała, nam zaoferuje. Ćwiczyłaś swój Karen mode. Tak, ćwiczyłam cię Karen, ale nie musiałam. Lotniska są dla mnie niesamowite, jakby, że to się da zorganizować na taką skalę. Ludzie zawsze, zawsze, zwłaszcza jak się zbierze większa grupa Polaków, a może to tylko kwestia tego, że lepiej ich rozumiem wtedy, ale po prostu zawsze wszyscy narzekają, że tyle absurdów, że tutaj nam każą stać w odstępach, a potem nas ładują do jednego autobusu, a tutaj można maseczkę, a tu nie można. Ja myślę sobie, who the fuck cares? Muszą być jakieś zasady. Przez to lotnisko przewija się miliony ludzi dziennie i nie możemy do każdego dopasować zasad, które będą idealnie pasować do twojej akurat sytuacji. Tak? Sam fakt, że jesteśmy w stanie to zorganizować na globalną skalę i nie wyginąć wszyscy, jest niesamowity. Ale wiesz co, jak powiedziałaś o Polakach, to teraz pomyślałam, że to jest też takie straszne, że jakby każdy Polak na wakacjach najbardziej nie znosi innych Polaków na wakacjach. Prawda. I ten najgorszy moment, który jest, kiedy wiesz, że wracasz z wakacji, właśnie takich zagranicznych, to jest, kiedy jesteś już na lotnisku przed tym lotem docelowym do Polski i słyszysz innych Polaków, którzy też czekają na ten sam lot i myślisz, oni już tu są. Są już tu, Polusy. Ja czuję jakieś takie poczucie domu troszkę, bo zawsze jest mimo wszystko jakoś tak obco za granicą. Czekaj, był jakiś taki świetny cytat z Poja Żeleńskiego o podróżowaniu, zaraz go znajdę. A jest jedna osoba, która uwielbia Polaków za granicą i to faktycznie chyba jedyna w Polsce i jest to mój tata, który już w samolocie poznał 8 nowych znajomych. 8 Polaków. No, był to samolot pełen Polaków, więc nie było trudno. Nie mówi w żadnym języku poza polskim, ale zawsze znajdzie sobie jakichś znajomych, bo zaznaczę, że ja byłam na wakacjach z moimi rodzicami, moim chłopakiem i jego rodzicami, co jak mówiłam wszystkim znajomym, wzbudzało coś na pograniczu z szoku i zachwytu, że taka sytuacja jest możliwa. Nie wiem, mam wrażenie, że w naszym pokoleniu niewiele osób lubi się z rodzicami. Tak, no i oczywiście jest też taki mem, że nie możesz lubić rodziców swojego chłopaka i nawzajem. Nigdy nie miałam z tym problemu. Tak, ale chodzi mi o po prostu boomerski mem teściowej, teściów. Tak, to prawda. A propos jeszcze Polaków na lotnisku, to ja odczułam to trochę boleśnie, ponieważ, ale może to wynikło właśnie z grupy, na którą trafiłam, bo w tym locie, kiedy czekaliśmy na ten lot powrotny, była tam gromada takich panów, którzy wyglądali trochę jak Adam Michnik, mieli wszyscy byli tacy starsi, siwi, mieli takie kurtki skórzane i opowiadali sobie nawzajem dowcipa Breżniewie i każdy śmiał się tylko ze swoich. I pomyślałam... Trochę jak nasz podcast. Tak, tylko opowiadamy sobie dowcipy, nie wiem, kurwa, o Cardi i Niki. Tak. Okej, znalazłam ten cytat.
Przyznam się, że nie bardzo lubię podróżować. Przede wszystkim życie w Polsce jest dziś tak interesujące, że szkoda tracić z niego choć jednego dnia. Przy tym same podróże wydają mi się rzeczą mocno przechwaloną. Zmieniać hotele i obwozić swoją samotność albo rozmawiać z obcymi ludźmi o obojętnych rzeczach to rzecz dosyć męcząca. Krajobraz? Zapewne. Klimat? Owszem. Ale jakim kosztem? Przyjemnie jest grzać się na słońcu w lutym, ale jechać 3 doby na Sycylię tylko dlatego, że tam ciepło, to już wolę napalić w piecu i też będzie ciepło. Bardzo się z tym utożsamiam. To już wolę napalić w piecu i też będzie ciepło. Tadeusz Bojżeleński ogrzewa chatę i duszę. On jest taki memiczny. Ale też, jak powiedziałam jednemu znajomemu o tym, w jakiej konfiguracji wybieram się na wakacje, to spytał mnie, czemu mu nie powiedziałam, że kręcimy francuską komedię. I faktycznie zdałam sobie sprawę, że jest w tym potencjał. Jeszcze powinno tam, w francuskiej komedii jeszcze powinna być jakaś śmieszna różnica wzrostu, któryś, twój chłopak powinien być czarny, a i wiesz... To już takie Get Out się z tego zrobiło za granicą. Tak, możliwe, albo może tak. Ale była taka francuska komedia, nie? Gdzie był taki konserwatywny ojciec, którego córki znalazły sobie wszystkich partnerów. No, jedna czarnego, druga muzułmanina, trzecia nie wiadomo kogo. On głosował na Marine Le Pen. Z dziewczyną powinnam przyjechać. O, może tak. O, i albo... jej rodzicami. Na przykład z jej ojcem marynarzem. I zobaczylibyśmy, jakby się marynarze dogadali. Tak, tak, to by... Czy ty byś zobaczyła oczywiście. Tak, tak, ja bym zobaczyła. Nie, ale było super, było przesympatycznie też. Nasi rodzice bardzo dobrze się dogadali, już się znali wcześniej, ale dość przelotnie i no mają bardzo podobne antypatie polityczne, więc na tym polu zawsze można się dogadać w razie czego. Za tym mają fajne dzieci. Jeden stary wyciąga szalik kodu, drugi intonuje czarny marsz, matka wyjmuje wuwuzelę. Amury ruro! I na cały i wszyscy szatę. Razem lokomotywa. Prawie tak to wyglądało. W ogóle byłam też po raz pierwszy w takiej instytucji jak Hotel All Inclusive, bo zawsze podróżuję raczej tak, wiesz... w stylu City Break, nie? Tutaj w hostelu, każdej nocy w innym hostelu i zwiedzanie jakichś drobnych pubów i winiarni i zabytków i wieczory na plaży, na kocyku i tak dalej. No a tym razem spróbowałam takiej dorosłej rozrywki. A jest to przedziwne. Bardzo dziwne. Nie wiem, czy wytrzymałabym w tym trybie dłużej niż tydzień. Musisz mi coś opowiedzieć, bo ja nigdy nie byłam na takim wyjeździe. Co kojarzysz, jest takie pojęcie z Foucaulta, dobrze wymawiam to nazwisko? Foucault? Nie Foucault? Naprawdę całe życie... Chulebek. Oprócz obok chulebka, całe życie w głowie wymawiałam to Foucault, więc Foucault? Foucault. Mhm. Więc on utworzył takie pojęcie jak heterotopia. I więc wiesz, na czym to polega. I to jest dokładnie to. Tak, bo może ktoś nie wie, to heterotopia jest takim światem, który ma imitować świat, ale nie jest naprawdę światem, jak ogród zoologiczny. Jakie on jeszcze tam podaje przykłady? No takie aranżowane sytuacje. Dla mnie też na przykład wesele jest idealnym przykładem heterotopii, że jakby tworzymy coś, co wiemy, że nie jest prawdziwe, ale ma imitować doskonałą wersję jakiejś prawdziwości. A więc dla mnie wycieczka zagraniczna all inclusive jest idealnym przykładem heterotopii, takiego świata, w którym jedziesz i jest ci serwowany obraz jakiegoś kraju i jakiegoś miejsca, który wiesz, że nie jest prawdziwy, ale ma być idealny dla ciebie, nie? Że szczególnie to widziałam właśnie tam, gdzie tam w tym hotelu i w ogóle w tym miejscu, gdzie praktycznie nic nie rosło i były palmy, ale każda z nich była otoczona, wiesz, nawadnianiem. Otoczona murem! Otoczona systemem nawadniającym, żeby ona w ogóle była w stanie tam wyrosnąć, żeby dać ci experience tej wakacji pod palmą. Wszystkie relacje z ludźmi też są, wiesz, są przemili i przeuprzejmi, ale ty wiesz, że to nie jest, wiesz, prawdziwa relacja między wami. I sam fakt, że wiesz, przez cały tydzień nie ma chwili, w której czujesz głód na przykład. Albo zmęczenie. Oho, to już nic. Bardzo dziwne.
przedziwne. Na wakacjach jestem często głodna i zmęczona, bo właśnie chodzę. Nie? To jest część tego, nie? Mm-hmm. Potem siadasz już zmęczona i głodna i się... Winko, wiesz, jedzenie. Cieszysz tym winkiem i jedzeniem, a tak jest po prostu festiwal rozpusty. Mm-hmm. Non-stop. I wrażeń, i pięknych widoków, i pięknej pogody, i doznań zmysłowych, bo tu basen, tu jacuzzi, tu Kasia pojechała na ucztę u Nerona, myśli, że była na naprawdę wyspie. Autentycznie myślałam w pewnym momencie, Boże, zaraz znowu obiad, będzie miliard opcji, z których jeszcze czegoś, jakiegoś dania nie spróbowałam, a jestem pełna po śniadaniu, czy powinnam iść się wyżygać? W sensie to jest to tak, jak właśnie, to chyba mit z tymi Rzymianami, nie? Że oni mieli takie uczty i mieli specjalne miski, do których mogli wymiotować, żeby jeść więcej. Ja myślę, że, może można było wynaleźć zaburzenie odżywiania szybciej niż w XX wieku. Myślę, masz rację. Masz rację. Ale żeby to tak znormalizować, no. Tak, no... No, jest to dziwne i myślę, że nie wytrzymałabym tak długo, ale cieszę się, że tego doświadczyłam. To brzmi bardzo ciekawie. Ja nie miałam tych kompletnie doświadczeń, ale miałam inne ciekawe doświadczenie a propos ludzi, którzy są mili, bo ja byłam z kolei w Portugalii i tam wszyscy byli bardzo mili. Wszyscy we wszystkich miejscach, każda osoba była bardzo miła. I nie wiedziałam, o co chodzi. Byłam trochę zdziwiona, dlaczego wszyscy... A ty po prostu wyjechałaś z Polski. A ja po prostu wyjechałam z Polski i wszyscy mówili też po angielsku. I miałam pierwszą w swoim życiu miłą rozmowę, miły small talk po francusku, ponieważ... Znaczy, ja mam taką obserwację, że generalnie Francuzi u siebie, na przykład kelnerzy i tak dalej, są dosyć nieprzyjaźni turystom. Myślę, że to jest, nie jest jakaś odosobniona obserwacja. I na przykład zdarzało mi się, będąc we Francji, mimo że ja mówię chyba w porządku po francusku, po tej lingwistyce, którą skończyłam, to, że oni mają tak, że na przykład potrafią, usłyszawszy ten obcy akcent, przejść momentalnie na angielski, który znają dużo gorzej niż te francuski, ale chcą ci pokazać, że oni wiedzą, że ty nie jesteś stąd. Oh my God. La musko. To, czyli to prawda, jakby, te wszystkie memy o Francuzach. No nie wiem, czy prawda, ja miałam takie doświadczenia, nie? Nie chcę uogólniać tutaj jak jakiś Rafał Ziemkiewicz. Ale tak się zdarza. Ale tak się zdarza, nie jest to jak we Włoszech, że wszyscy są szczęśliwi, jak mówisz po włosku. Boże, a w Polsce przecież... W Polsce, jak powiesz po polsku, to przecież program Europa da się lubić, pamiętasz? Matki się przez 3 lata ekscytowały, że ten Fin tak ładnie mówi, a ten Stefan! Wiesz, nawet jak całe życie mieszkasz w Polsce, ale nie wiem, masz trochę inne rysy twarzy, które sugerują, że nie wiem, twoi dziadkowie są z Wietnamu i pójdziesz do baru i zamówisz po polsku piwo, to jest ekscytacja. Tutaj zaszczycił nas przybysz z dalekiego kraju. I tak dobrze mówi po polsku. Czegoż ci trzeba, egzotyczny nie, gościu? Słuchaj, Polacy się jarają, jak ktoś zapamięta jedno zdanie po polsku, nawet nie rozumiejąc, co znaczy, nie? Przecież jedna z najlepszych zabaw... Kiełboso! Najlepsza zabawa wszystkich Polaków, to jak spotkają kogoś z zagranicy i nauczą go jakiegoś wulgarnego zdania i on je będzie powtarzał i śmiechom nie ma końca. No ale właśnie ja miałam tę swoją interakcję po francusku, pierwszą właśnie, uczy się tego języka od 12 roku życia, miałam pierwszą fajny small talk z portugalskim kelnerem, który nie mówił po angielsku i mówił po francusku i rozmawialiśmy sobie po francusku o jakimś tam, że tam winko, że coś tam, że takie tam jedzenie tutaj ma i po prostu czułam się taka szczęśliwa. To musi być super sytuacja. Pierwszy już, raz. Już jest jakiś impas, bo myślisz, kurczę, nie zna angielskiego, a potem nagle tak. Znacie oboje inny język. Tak, to jest takie kompletnie nieintuicyjne, nie? No. Że jakby angielski nie, no to angielski nie, no ja też po portugalsku za dużo nie powiem. I nagle to było bardzo spore doświadczenie. A to był taki bar, w którym, który był naprawdę taki, wiesz, autentyczny. Ja tam usiadłam i w ogóle byłam taka, że ja tutaj chyba przeszkadzam tym lokalcom i nie mogę tutaj siedzieć, jak jestem turystką i może wyjdźmy. Jakby zostałam uspokojona, że to jest restauracja, siedzimy. Ale siedzieli tam, wiesz, starsi panowie, jacyś tacy wąsaci, twarz taka, że po prostu Sorrentino może film kręcić, każdy. I każdy miał swoją butelkę wina i oglądali brazylijską telenowelę i patrzyli na nią, siedzieli przy jednym stoliku obok siebie i tak pili to wino. Dobry sposób spędzania czasu to ze znajomymi. Super, uważam. Nie najgorszy. Czy to jest ten moment, jest minuta 14, w którym Kasia wspomina o TikToku? Bo trafiłam na przepiękny klasz kulturowy w związku z tym, co mówisz ostatnio na TikToku, kiedy ktoś zrobił taki mały sketch o tym, jak kelnerzy zachowują się we Francji właśnie.
jakaś dziewczyna zrobiła sketch odtwarzając sytuację, która jej się zdarzyła w francuskiej kawiarni, że nikt jej nie przychodził obsłużyć przez pół godziny i chciała zawołać kelnera, on jej odprysnął coś, że to nie jest jego rejon, to nie jest jego stolik i jak mu coś tam powiedziała, że nikt do niej nie przyszedł, to powiedział, że go to nie obchodzi i sobie poszedł, nie? I jaką to wzbudziło wściekłość u Amerykanów w komentarzach. Mm-hmm. Sama myśl, że ktoś working in service może się tak zachowywać, nie? To takie głęboko zakorzenione poczucie absolutnego kultu klienta, mhm, i w ogóle to zrozumienie serwis bardzo dosłownie, nie? Że jak ktoś pracuje w usługach, no to jest to usługuje, jest takie sługą. Oczywiście no swoją drogą, no nie musiał jej mówić, że go to gówno obchodzi, zresztą to jest anegdotka na TikToku, założy się, że ten kelner nie istnieje, ale też no nie musi być przymiły i usłużny, tak? Jakby jest pracy. Jego praca polega na podawaniu jedzenia, a nie na poprawianiu ci humoru, nie? No Magda Gessler się z tobą nie zgodziła. No nie, no bo Magda Gessler też nie jest, myślę, z innej kultury, tej naszej polskiej, gościnnej, gdzie z kolei jesteśmy trochę zbyt familiar, jakby to określić, bardziej, za bardzo tacy spoufalamy się, nie? Chyba trochę. Nie wiem. Ja myślę, że jednak właśnie w takich zawodach to jest ważne, żeby się umieć jakoś tak, wiesz. Ale też każdy może mieć gorszy dzień, no. No, pewnie. Nie, ja w ogóle wszystko, co wysłuchuję od znajomych, którzy mieli doświadczenie pracy w gastronomii, zawsze siedzi mi gdzieś z tyłu głowy i wobec wszystkich ludzi, których spotykam jako klientkę w gastronomii, mam postawę wręcz przepraszającą. Uderz mnie, uderz, proszę. Przepraszającą za życie. Wylej coś na mnie. Jest ci tak ciężko, może chcesz mi oblać herbatą, żeby ci było lepiej. Może zostawić tutaj 200 zł, a ty mi napluj tutaj w talerze. To już jest kinki. To już jest kinki. Tak, wszyscy znajomi się ze mnie śmieją, bo nie mam odwagi zwrócić uwagę, kiedy przyjdzie mi ten danie. Kasia, the person afraid to be Karen. Mimo tego, co świadczy o mnie moja fryzura. Jak to? No już pokłóciłyśmy się o to kiedyś, czy mam boba, czy nie. A, czy masz boba. No a potem poszło mi do fryzjera, już wszystkie klapki mi się... W ogóle jak flame na chleb-tubie o to, czy śmianie się z fryzury na Karen jest okej, czy nie okej, ale... O co się nie pokłócimy na tej chleb-tubie? O wszystko, to lewica. Właśnie, bo też w segmencie Powiedz siostrom, w sensie w listach, które pisaliście, ktoś pisał, że żeby była grupa dla wszystkich tam sióstr i braci, no to jest i ona nazywa się Chleb-tuba. Wpiszcie na Facebooku Chleb-tuba, jest grupa na Facebooku i jest Discord, na którym ludzie, z tego co wiem, umawiają się na spotkania na żywo i co tydzień jest jakiś inny motyw przewodni, a ostatnio był na przykład tydzień Shreka, dostałam rangę, sama sobie przyznałam rangę Shreka w postaci człowieka, tego przystojnego. Teraz jest chyba, że już się skończył, bo ja nigdy nie nadążam. Potem wszyscy już mają inne rangi, a ja ciągle jestem na przykład z tym Shrekiem, a wszyscy są już na przykład w tygodniu Barbie. Tak, no. Tak, bo teraz jestem Barbie i Dziadek do Orzechów, moja ulubiona część, ale założę się, że wymyśli już coś nowego. Muszę nadążać. I w tym momencie chciałabym, żebyśmy po raz pierwszy zachowały się jak prawdziwe youtuberki też i powiedziały: dajcie suby, dajcie łapki w górę. No, please. Wow. Zwłaszcza suby. Czuję się bardzo rozdziewiczona YouTube'owo. Ja też. Nigdy nie myślałam, że coś takiego powiem. Klikajcie dzwoneczek. Ej, chciałam też pozdrowić jedną osobę, jak już tak robimy. No to jak już tak robimy, to... Chciałam pozdrowić osobę, która napisała nam w liście, że bardzo prosi, żeby ten podcast, którego właśnie teraz słuchacie i w którym my teraz właśnie mówimy, był wyemitowany faktycznie w sobotę punktualnie o 12, bo ta osoba wtedy biegnie półmaraton w Poznaniu i chce nas słuchać biegnąc. To więc wspaniałe. Pozdrawiamy cię do boju! Okej, to będę się wyjątkowo starać z montażem, żeby było punkt 12. Dajesz. Dajesz stara albo stara. Lecisz, osobo. Lecisz jak na skrzydłach. No to jak wszyscy kibicują, to możemy przejść chyba do właściwego tematu odcinka, którym jest...
Pierdolenie o Chopinie. Tak jest. Konkurs chopinowski, na punkcie którego nasza droga Marta ma ostatnio obsesję. Nie, myślę, że tutaj chciałam powiedzieć, że myślę, że mam na punkcie konkursu chopinowskiego, zaznaczając, że nie znam się ni chuja na muzyce klasycznej, nie większą obsesję niż wszyscy boomerzy mają na punkcie matę albo jangle osi. To prawda. A no, plus jest to bardzo zdrowa, myślę. Nawet nie obsesja, zdrowe hobby. Uważam, że każdy może interesować się muzyką, na której się nie zna. To jest moje motto. Pewnie, no jeśli nie o to walczyliśmy w Powstaniu Warszawskim, to o co? To o co? W listopadu. Może prędzej. Kiedy Fryderyk myślał o Polsce. Ale czy to on, kiedy on żył? Jezus, teraz się zbłaźnię. Może w styczniowe powinnam była powiedzieć. Dobra, nieważne. W każdym razie zaczęłam rzeczywiście słuchać konkursu chopinowskiego i bardzo się wkręciłam w to. I też bardzo uważam, że są takie różne szkodliwe memy w ogóle o słuchaniu muzyki klasycznej, bo myślałam o tym dużo. Na przykład taki, że ten konkurs chopinowski, to słuchanie tego to jest albo dla ekspertów, którzy naprawdę się znają na muzyce, albo dla snobów, którzy się nie znają, ale jedyną ich motywacją na pewno musi być to, że po prostu chcą się snobować. Mm-hmm. Bo jaka mogłaby być inna? Ewentualnie można też kibicować Polakom oczywiście. I uważam, że to jest super nieprawda i że przez takie jakieś właśnie kulturowe memy i przekazy, oprócz innych czynników, to wielu ludzi po prostu nie słucha muzyki poważnej, a słucha innych rodzajów muzyki, je lubi. Mimo, że również nie ma wykształcenia, jeśli chodzi o inne rodzaje muzyki, bo uważa, że to jest dla nich w ogóle niedostępne, nieprzystępne, że się nie znają, że nie są ekspertami, że to takie jest poważne i trudne, że w tej operze to tak wyją, a na tych smyczkach to tak rzębolą i to że to duże jakieś zubożenie przez to następuje, że są te wszystkie takie memy o tym, że muzyka poważna jest taka straszna i nieprzystępna i dla znawców tylko. Zobacz, jak to się, jak się w tym odbija, że to samo, co uważamy o muzyce poważnej, czyli starej, uważamy o sztuce współczesnej, czyli najnowszej. No, tak! Dokładnie te same rzeczy można by powiedzieć, że są w przekonaniu. Ostatnio, zresztą, czy będziemy mówić dzisiaj o naszej ostatniej wizycie w teatrze? Tak. To możemy teraz segue do tego zrobić, bo zastanawiałyśmy się nad tym, jadąc ostatnio na spektakl, przed którym miał być performance. Wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy do końca, na czym ma polegać. No i mówiłyśmy znajomym, że idziemy do teatru, a wcześniej ma być performance. I wszyscy wywracali oczami i mówili, o Boże, jak dobrze, że wspomnieli. O Jezu, performance. Tak, zastanawiam się, czy jak dużo jest ludzi, którzy w ogóle mają jakiekolwiek pozytywne skojarzenia ze słowem performance, bo już nie mówiąc szerzej o w ogóle o sztuce współczesnej, której wszyscy mówią, że nie rozumieją. No bo myśmy były, a jeszcze żeby było śmiesznie, ten performance okazał się bardzo nieinwazyjny, ponieważ byłyśmy w Nowym Teatrze w Warszawie i byłyśmy na spektaklu Doris Ulich, który nazywał się Habitat. To była wersja pandemiczna i to było w ramach festiwalu, który już mówię, jak cały festiwal się nazywa, bo oczywiście zapomniałam. Festiwal Nowa Europa, Inne Spojrzenie. Oni tam mają raz na miesiąc spektakl, który przyjeżdża z zagranicy. Nie tak jak Polacy, którzy przyjeżdżają do Polski z wakacji, tylko odwrotnie. I teraz chyba właśnie w tę sobotę też jest spektakl, potem będzie jeszcze w listopadzie i w grudniu, no ale w każdym razie przed każdym właśnie spektaklem jest performance i to był performance Ewy Partum Wyciskacz łez. Chcesz opowiedzieć o tym, na czym to polegało? Tak, mogę. On się nazywał Wyciskacz łez? Zapach kobiety. Cały cykl performance'ów nazywa się Mój zapach jest zapachem kobiety. Tak, to dlatego mi się skojarzył. Cały performance polegał na tym, że kiedy wchodziłyśmy do teatru, takie hostessy w czarnych strojach rozdawały nam takie karteczki, na które się testuje perfumy i one były nasączone zapachem, który miał przypominać zapach gazu pieprzowego. Autorka sama tę recepturę opracowywała, podawała składniki mniej więcej. No i chodziło o taką analogię do protestów kobiet, które się wydarzały i tego, jak były pacyfikowane przez policję brutalnie gazem pieprzowym, gazem łzawiącym. I to właśnie miał być jakiś komentarz na ten temat, z tym, że
No, ja dostałam prosto w twarz tym gazem na samych protestach i po pierwsze nie pachniało to w ogóle tak samo, a po drugie nic mi to nie zrobiło, powąchanie tego, w sensie nie rozbroiło to dla mnie tego wydarzenia. Ja wiem, że to miało autorce służyć jako właśnie forma, że wiesz, tutaj perfumy się kojarzą tak delikatnie. Piękne panie, kobieco, leżą, pachną. Właśnie, a tutaj gaz pieprzowy, którym zostałyśmy potraktowane i mam poczucie, że to miał być ten kontrast tego, co kojarzymy z kobiecością, z tym, jak się traktuje kobiety w prawdziwym życiu. I ona pisała, że to była jakaś forma dla niej rozbrojenia tego wydarzenia. No ale mam wrażenie, że performance powinien służyć czemuś więcej niż samej autorce. A to, co my mogliśmy z niego wyciągnąć, to no, ten kontrast. Ale okej, trochę męczy mnie sztuka oparta na kontrastach. No bo okej, zestawisz coś z czymś, i to jedno nie jest podobne do drugiego. Okej, okay, fajnie. Co z tego... Bardzo ostra. Nie, no... No nie wiem, nie poddało mi to jakieś... Bo ja generalnie lubię performance. Mhm. A ja nie widziałam dużo performance'ów, przyznam ci, ale też mam wrażenie, że ludzie też tak dlatego reagują źle na słowo samo performance, bo mi się to kojarzy właśnie z tym, co, o czym mówiłyśmy kiedyś, czyli z interakcją. Tak, tak. Z odbiorcą. Trudną. Że musisz reagować, albo ktoś podejdzie do ciebie, każe ci coś zrobić. Był taki film Square, czy The Square, nigdy nie pamiętam. Właśnie mam wrażenie o tym. Dużo ludzi też mówiło, że ten film jest pretensjonalny i go nie rozumieją, co jest moim zdaniem dość ironiczne, bo moim zdaniem jest właśnie chyba trochę o tym, że performance jest oderwany. Tam jest taka ta słynna scena, gdzie facet, który jest tym performerem na eleganckim bankiecie, wskakuje na stół i zaczyna udawać jakiegoś człowieka pierwotnego i bije się po piersiach i ryczy i potem zaczyna podchodzić i zaczepiać gości, a potem w ogóle ciągnąć jakąś kobietę za włosy i cała sytuacja skaluje i nikt nie wie, jak się zachować. I to jest moim zdaniem doskonałe właśnie podsumowanie tego, jak my się czujemy. Po pierwsze na interakcjach z widownią w teatrze, a po drugie w trakcie performance'ów, kiedy nie wiemy, jak się zachować i czego się od nas oczekuje. I co tam się wydarzy. Tak, ale nie każdy performance zakłada interakcję, nie? Po prostu... No tak, tak. Ale myślę, że jest takie postrzeganie, wiesz, że ludzie myślą sobie od razu o Marinie Abramowicz, czy Abramowicz, jak to się czyta? Nie wiem, gdzie sylaba ja zawsze jest? Czytam Abramowicz. Abramowicz. Ale nie wiem, czy dobrze to robię, jak wiesz, Jezu, chwilą wymówiłam fokal. Jakie by jest... Tak jak trzeba. Słuchaj, zaraz przejdziemy do nazwisk konkursu Chopinowskiego. Tam damy czadu, nie? Damy. Z wymową. Właśnie o Abramowicz też chciałam wspomnieć, bo ona jest chyba najbardziej popową z artystek współczesnych i performance'owych ogólnie, nie? I chyba każdy, jak w ogóle się nie interesuje sztuką współczesną, tak kojarzy ją, nawet jeśli nie z nazwiska, to jest ta pani z długimi czarnymi włosami w czerwonej sukience, takiej z golfem, która miała słynny performance polegający na tym, że siedziała przy stoliku, to było Meet the Artist się nazywał chyba? Czy artystka obecna? Artist present? Coś? No, czy to też nie była nazwa szerszej serii? Nie mam pojęcia. Jezu. Powinnam to wiedzieć po studiach artystycznych, które skończyłam. Na niczym się nie znamy, kontynuujmy. To z Mariną. Nowy tytuł podcastu, na niczym się nie znamy. No i Marina siedziała przy tym stoliku i cały performance polegał na tym, że można było przyjść i usiąść i po prostu z nią pobyć. Bez rozmawiania. No tak, tylko że ona wtedy też nie jadła, nie piła i siedziała po prostu non-stop na tym krześle. Mhm. No i całe halo wokół tego performansu się zrobiło z tego, że przyszedł jej kochanek jakiś tam, z którym się rozstawali, schodzili wiele lat, w ogóle wielki romans i usiadł po wielu latach niewidzenia się z nią podobno i patrzyli sobie w oczy i byli wzruszeni. I to było takie... Ale w ogóle ludzie tam płakali, dostawali dreszczy, drgawek, że tak przeszywało to spojrzenie. No wiesz, ale takie rzeczy to też dzieją się nie tylko, no nie wiem, na pokazach jakichś ewangelistycznych mesjaszy w Stanach, nie? Jakby ludzie są w stanie przeżywać różne emocje, nie tylko w kontakcie ze sztuką, ale no, w ogóle... Także, nie wiem, w miłości. Tak. No i co? Oni też mieli taki performance z tym gościem, że szli przez mur chiński i się mieli spotkać, więc ja myślę, że ludzi poruszyło to, że ona się tak nie spodziewała, ona robi tu sztukę, a tu nagle pojawia się jej stara miłość i uczucia i tutaj
Myślę, że to ustawi. Nie wiem, nie wiem. Nie, niekoniecznie. Ja w ogóle myślę, że to mogło być bardzo poruszające dla ludzi, jak siedzieli, po prostu patrzyli. No tak, że coś się wydarzyło, czego się nie spodziewali i to było autentyczne i oni, wow, jestem świadkiem tego intymnego momentu między dwójką ludzi. Nie, ale też po prostu ludzie kiedyś sami siadali i patrzyli na nie. O tym też myślę. Tak, no... Jestem ciekawa, czym coś poczuła, siadając naprzeciwko Mariny po prostu przy stoliku. Ten w ogóle, ten performance nawet się znalazł w Seksie w Wielkim Mieście w serialu. Tak? Tak, bo no Carrie... właśnie, to jest totalnie popowy. Bo Carrie wtedy ma takiego, to jest, już jest późny sezon i Carrie wtedy się spotyka z takim starszym rosyjskim artystą, który się nazywa, żeby mnie spaliła... Petrowski, Aleksander Petrowski, i on ją zabiera na ten performance Mariny, a potem ona, ponieważ jest taka amerykańska, on jest taki europejski, rosyjski, to ona zabiera go do McDonald'a na hamburger w nocy. Czekaj, aż nam kamera padła. Gdzie jest pilot? A Jezu, to jest tak bardzo Seks w Wielkim Mieście, że bardziej się nie da. Mm-hmm. A wiesz co, po naszej rozmowie muszę przyznać, że chcę trochę łagodniej się wypowiedzieć o tym performansie, który widziałyśmy, bo faktycznie, jak wielka krytyczka sztuki, to się zachowałam, bo zakładałam głównie, że to chodzi o ten kontrast, nie? Że o, perfumy, a tutaj gaz pieprzowy. Nieźle. A w trakcie naszej rozmowy zdałam sobie sprawę, że faktycznie chodzi o to, jak postrzegamy kobietę, jak je traktujemy. W sensie, że postrzegamy jako coś delikatnego, wyrafinowanego i pięknego, a tu nagle jeb gazem pieprzowym po oczach i już nie ma, wiesz... Kobiet się nie bije nawet kwiatkiem, nie? Tak, tak, że tak o nich się, że ta strona, która pryska gazem, to również mówi, że o, nasze piękne panie. No, dlatego warto rozmawiać o sztuce, bo potem się odkryje coś, czego się nie widziało na pierwszy rzut oka i potem się opowiada wszystkim, że performance to gówno i tarzanie się nago i wrzaski. Swoją drogą, w samym spektaklu było duże tarzanie się nago. Tak, tak. A to jeszcze za chwilę przyjdziemy, bo przypomniał mi się w Zachęcie, jak byłyśmy kiedyś też razem i nie pamiętam, która to była wystawa, ale był ten nagrany wtedy akurat, nie widziałyśmy tego na żywo, performance tego gościa w takiej brokatowej marynarce. Oskar Dawicki, który bawił się z psem piłką, a w tej piłce ukryte były co? Ukryte były jądra tego psa po kastracji. To było straszne. A... Do dziś nie wiem, co myśleć. I myślę, że to są rzeczy, które sprawiają, że performance ma taki odbiór na zewnątrz, jaki ma, i że ludzie się go boją. Tak może być. Nie mówię, że tak nie jest. Ale zawsze pamiętasz wszystkie nazwiska. To jest niesamowite dla mnie. Tak, a sam spektakl. Sam spektakl był, tak, był dość nagi. Było dużo tarzania się nago. No, nagość była głównym punktem tego spektaklu. Kiedy weszłyśmy na salę, na środku, a nie na scenie, no bo to wyglądało tak, że właśnie była sala, dookoła niej siedzenia. Ze wszystkich czterech stron. Tak, a w środku pole, na którym dzieje się sztuka. I na tym polu stała grupa osób w różnych pozycjach, w różnych miejscach, zupełnie nago. I to byli ludzie w najróżniejszym wieku, najróżniejszym typie figury, z niepełnosprawnościami, z różnym kolorem skóry i tak dalej. I krowa. I chcesz opowiadać dalej? Co? No i jakby potem to był spektakl, w którym nie było jakby tej warstwy dramaturgicznej, takiej w sensie mówionej. To nie był spektakl, w którym masz narrację, tylko po prostu, znaczy po prostu, no. Tam była... To się opierało na grze ciałem i na ruchu. Oni zmieniali pozycję, poruszali się, biegali, robili różne rzeczy po prostu właśnie z tymi ciałami swoimi. I na tym się to w zasadzie opierało. I ja przyznam, że o ile... Rzeczywiście nie byłam wcześniej na tego rodzaju jakby rzeczy konkretnie, to ja chyba jednak wolę taką zwykłą dramę czy postdramę. Jednak to czuję, że mi coś więcej daje i więcej mnie porusza, że lubię mieć słowo. Dla mnie... W ogóle teatr ma tę przewagę nad innymi mediami, że porusza więcej zmysłów, bo zupełnie inaczej chłoniemy wrażenia, kiedy one się dzieją na żywo, tak? Mamy właśnie
żywe ciała, mamy światło, mamy, no to wszystko jakby inaczej się odbiera. I na początku, no to był dla mnie jakiś festiwal wrażeń. Po pierwsze, widzieć tyle ciał naraz nago, tylu różnych ludzi w zupełnie nieseksualnym kontekście, no to się w ogóle nie zdarza często w życiu, więc samo w sobie, moim zdaniem, było wartością. Oczywiście to nie jest coś, co może na długo pociągnąć przez cały spektakl, tak? Trzeba dać coś więcej. I po pewnym czasie nawet zaczęło mi się tak robić niekomfortowo, bo zawsze kiedy widzę człowieka na scenie, to albo on się chowa za jakąś postacią właśnie, którą gra, albo opowiada mi o sobie coś. A ci ludzie, na których patrzyłam, byli dla mnie zupełnie wyłącznie ciałem. I nie czułam się z tym okej. Okay. W sensie miałam ochotę podejść do nich, krzyknąć, błagam, powiedz mi chociaż jak się nazywasz, bo ja się czuję, że cię uprzedmiotawiam. Jedyne co wiem o tobie to twoje ciało, tak? Którym teraz tutaj robisz dziwne rzeczy, wymachujesz i jesteś człowiekiem. Dziwnie mi z tym. Nie chcę na ciebie patrzeć jak na obiekt, który przede mną robi jakieś sztuczki. Wiesz co, teraz jak rozmawiamy, to też myślę o tym, że to jest też można było samemu sobie zaobserwować i zażenować się trochę takim w pewnej mierze naturalnym, ale okej, okay, takim wojeryzmem, nie? Że widzisz masę golasów. Tak, i chcesz im popatrzeć na zakamarki. Popatrzeć na zakamarki, nie? Mm-hmm. Tutaj wiesz, kierujesz wzrok w miejsce intymne, a nie na nogę. A to się bardzo szybko nudzi, nie wiem. A to i tak się nudzi, tak. Totalna normalizacja tego, że są nago po kilku minutach już w zasadzie. Na początku jest ci głupio, bo powinnaś przyjść na sztukę i nie patrzeć ludziom na cycki ani na penisy, ale robisz to, bo to jest naturalne. Bo czujesz się z tym głupio trochę, że to robisz. Ale też nie masz okazji na co dzień, tak? Zobaczyć tyle różnych ciał i tak jak się zachowują w różnych sytuacjach te ciała. A ten aspekt, no bo to była wersja covidowa, więc była tam jakaś warstwa fabularna moim zdaniem, a przynajmniej taka znaczeniowa, może nie fabularna. Średnio mam takie podejście, bo tam było tak, że oni, mam wrażenie, może ja to płytko odbieram, ale mam wrażenie, że ta pierwsza faza miała symbolizować jakąś wolność, takie nieskrępowanie. Oni biegali, skakali, tarzali się, trzęśli, wszystko robili, ale nie wchodzili w żadne interakcje między sobą. Potem był taki fragment, kiedy oni jakby chcieli się ruszyć, ale coś ich blokowało. To było bardzo ciekawe ze strony aktorskiej, jak oni to odgrywali mięśniami, nie? Żeby pokazać ten ruch, który chcą zacząć, ale coś ich hamuje. I to moim zdaniem miała być metafora pandemii, która nagle uderzyła i nas wszystkich powstrzymała. A potem w ogóle oni włożyli na siebie takie wielkie, foliowe, przezroczyste kombinezony. A takie, wiecie, ochronne. I w nich próbowali wchodzić w interakcje, przytulać się. Tarzać się razem. Potem w ogóle wszyscy zebrali się w jakąś kupę i się przez siebie tarzali. I się zastanawiam, co nam to miało pokazać. No bo to jak restrykcje covidowe nam ograniczyły interakcje ze sobą, ale przecież oni wcześniej nie wchodzili ze sobą w żadne interakcje, a teraz... w tych kostiumach to nagle tak chcą? Nie, może o to chodziło właśnie. No to może to jest o tym, że wcześniej każdy sobie, a potem nagle się okazuje, że nie można, to się chce, choćby w tych kostiumach. Nie wiem. Tak. Nie wiem, trochę nie chcę się pokuszać o interpretację, mam wrażenie, że mogę coś palnąć, albo że po prostu nie znam się na tym, nie? Więc... No tak, tak. Dlatego też miałam... Więc dlatego porozmawiamy o konkursie szopenowskim, na którym zajebiście się znam. Miałam takie same obawy, dlatego powiedziałam, że może to płytko zrozumiałam. Moim zdaniem w ogóle często w przypadku, nie wiem, czy teatru, czy performance'u, interpretacja nie jest kluczowa. Tak. jakby kluczowe są wrażenia, które się I emocje. I też właśnie chyba tutaj dotykamy takiej rzeczy, o której mi chodziło, też mówiąc właśnie o tej muzyce klasycznej, że tak odmawiamy sobie prawa. Ja właśnie sobie odmówiłam prawa, a ty zrobiłeś disclaimer do swobodnej interpretacji i mówienia, jak myśmy coś zrozumiały, czy nam się podobało, czy nie. Bo jeżeli nie czujemy się pewnie w jakimś zakresie tematycznym, artystycznym, to sobie tak nie dajemy właśnie tego prawa. Mimo że kurczę, no jakby jesteśmy w ogóle odbiorczyniami kultury różnej. Mm. Byłyśmy... To nie jest jakby pierwszy raz, kiedy jesteśmy w teatrze, czy w muzeum, czy na czymkolwiek. Ale zastanawiam się, czy, bo ma się, generalnie panuje przekonanie i postawa wobec sztuki, muzyki, że powinna być dostępna. A nie mamy takich wymagań na przykład odnośnie
matematyki czy filozofii, nie? Mm-hmm. I zastanawiam się, jeżeli ja nie rozumiem jakiegoś równania z zakresu, wiesz, które robią na polibudzie, jest dla nich łatwe, to ja nie mówię, o Jezu, matematyka jest taka głupia, przecież to nie ma sensu, ja w ogóle tego nie rozumiem. Tylko zakładam, że no, nie rozumiem z jakiegoś powodu. Tak samo patrząc na jakiś obraz albo performance, którego nie rozumiem, a ktoś go rozumie, bo nie wiem, zna kontekst, zna odniesienia, zna inne dzieła sztuki, do których to się odnosi, bo jest lepiej wykształcony, albo już nie mówiąc o muzyce, bo tam, bo wiesz, sztukę można luźnie interpretować, a muzyka się rządzi też często bardzo określonymi prawami, których ja nie znam i nie rozumiem. Ja też żyję w kulturze obrazu, więc naturalnie mam więcej odniesień. Każdemu przychodzi łatwiej odbiór obrazu niż muzyki, która dla mnie jest często czarną magią, ale w ogóle muzycy są dla mnie trochę jak czarodzieje. Jak widzę muzyków grających na żywo, to sobie myślę, ależ oni mają moc, ależ oni mają władzę. Jak to jest być tam i grać to na żywo. I zapierdalać na basie. To musi być najpiękniejsze uczucie na świecie. Grać na żywo muzykę. Albo śpiewać. Ale bym chciał umieć, wiesz? I rozumieć to, tak. Rozumieć, czym jest rytm, czym jest tonacja. Dla mnie jest taka czarna magia, że ludzie słyszą D i potrafią wydać z siebie dźwięk, który tak. Ja tego nie mówię. Znaczy, wiem, że tak jest. Słyszałam to, ale... Nie potrafię. Ale ja choćby mnie zażynali, to Marta, wydaj z siebie D teraz. D. Co to za dźwięk? Nie wiem. To co, wyżej, niżej? Nie wiem, strzelam. Jezu. Nie, ja bym po prostu totalnie nie mam słuchu muzycznego. Mm. I mam tak te uczucia, to uważam, że to jest właśnie jakiś kompletnie niedostępne mi doświadczenie, które już będzie mi niedostępne. Właśnie to na przykład performowanie muzyki na żywo przed publicznością, które tak. Musi być wspaniałe w ogóle. Był czas w moim życiu, kiedy musiałam się z tym pogodzić, wiesz? Miałam duży okres wielkiego doła związanego z tym, że uświadomiłam sobie, że nie będę... nie będę występować na scenie, nie będę śpiewać, nie będę grać, nie? Jakby to się nigdy mi nie przydarzy, a przynajmniej, wiesz, na taką skalę. Ten kanał to tylko skromna pociecha po wszystkim, co mogłyśmy mieć, no. Ale nie było nam dane. Przyjrzałyśmy się teraz same, po prostu mamy parcie na szkło, nie potrafimy śpiewać ani grać. No do idola nie pójdziemy, zespołu nie założymy. No dobrze, że... Kasia, co my umiemy? Dobrze, że żyjemy w 2021 i mamy... Możemy sobie założyć podcast. Że już nie musimy, wiesz, pykać na lutni albo na tamtamie, albo nie wiem. Ale czekaj, bo to strasznie elitystycznie zabrzmiałam z tym, że... matematyki, bo sztuka to jednak nie jest matematyka, nie? No matematyka ma zastosowania też takie praktyczne, no. Technologiczne. Myślę, że z filozofią mogłoby być ciekawe. Właśnie, bo ludzie też nie rozumieją filozofii i przez to często ją skredytują też, nie? Tak. O, studiujesz filozofię, o Boże, co za bzdety. Ale też mam wrażenie trochę bardziej niż w przypadku sztuki. Nie powiedzą ci, filozofia nie ma sensu, bo jej nie rozumiem. A może powiedzą, nie wiem. Może powiedzą. Myślę, że jakby bardziej się znali, bo to jest jeszcze większy próg wejścia, bo już trzeba coś przeczytać, żeby nie wystarczy posłuchać je pół minuty albo zobaczyć obrazu czy tam instalacji, tylko trzeba by przeczytać, żeby powiedzieć, Boże, to głupoty, jakie tam, wiesz, jakie tam jakie tam fenomeny. Tak. No i w każdym razie myślę, że ze sztuki też można wynieść więcej niż właśnie same znaczenia, więc jeżeli pójdziesz na wystawę i nie zrozumiesz każdego odniesienia do każdego artysty albo wydarzenia na świecie, to nie znaczy, że nie będzie fajnie. Tak jak byłyśmy, tylko ja już wszystkie nazwiska, więc czyje to była wystawa, ta instalacja z tymi korzeniami, które bawiłyśmy? Rajkowski, Rizopolis, mówiłyśmy o niej kiedyś. Mówiłyśmy właśnie, no to super się bawiłyśmy, chociaż... Na początku, jak weszłyśmy, nie kojarzyłyśmy za wiele znaczeń. No tak, bo ładnie pachniało, bo to tajemnicza grota, bardzo fajna. Właśnie, super. Tam pełzałyśmy przez tę ściółkę leśną. Jak śliskie ślimaki. Co? Jak dżdżownice. Byłyśmy w ogóle śliskie. Bardzo sucho, Marta. Bo powiedziałeś, że pełzałyśmy i wyobraziłam sobie takie robaczki. No, w każdym razie były jakieś tam wrażenia, więc myślę, że tak, sztuka powinna być bardziej dla wszystkich niż matematyka, fizyka i tak dalej, ale też no, pozwólmy artystom też bawić się trochę we własnym gronie, tak? Nie muszą robić czegoś, co absolutnie każdy na świecie zrozumie. Tak.
Myślę też, że tutaj dużą rolę odgrywają kuratorzy i ludzie, którzy zajmują się tworzeniem wystaw w ogóle, bo różnych rzeczy można w ogóle nie opisać, bardzo źle opisać, opisać tak, że nikt tego nie kuma włącznie z tym, co to pisał, albo opisać dobrze. Mhm. I teraz byłam właśnie w tej Portugalii, byliśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Porto, które było... Przepraszam cię, Portugalio, bo to najgorsze muzeum sztuki współczesnej, w jakim byłam kiedykolwiek. Wow! Może słowa. Mocne słowa, ale uzasadnione, myślę. Tam miała być wystawa tego chińskiego artysty Weiwei'a. Mhm. I wystawa ta polegała chyba na tym, chyba że nie znaleźliśmy czegoś, ale chyba zaszliśmy ten budynek wzdłuż i wszerz. Duże było takie zdjęcie jedno wydrukowane i była jedna rzeźba i chyba jeszcze gdzieś w ogrodzie była druga rzeźba i to była ta wystawa, nie wiem, może coś tam jeszcze przygotowywali. A poza tym były takie małe wystawy monograficzne innych artystów, nie wiem jakich, ponieważ żadna z nich nie była opisana jakkolwiek, chyba tylko w jakichś takich broszurach, ale nic na ścianie, nic żadnych informacji. Jedna miała jakieś takie stare dosyć sound arty, tak wyglądało, znaczy ja nie wiem jakie sound arty są stare, ale dowiedziałam się, że to jest, że to są rzeczy, które już były dawno w Polsce. Były też jakieś takie filmy, które puszczano z takich bardzo starych projektorów, które terkotały. Jak rozumiem, to terkotanie to miało zrobić całą sztukę, bo ja w tych filmach nic nie widziałam takiego, to były jakieś geometryczne jakieś rzeczy. Ale stało dużo projektorów i one robiły takie brum, 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 brum. No spoko. Był jeden film wideo, który polegał na tym, że goła pani bardzo wolno się kładła do łóżka i siedziałam i już taka sfrustrowana myślałam, Boże, goła baba wolno kładzie się do łóżka. Co to jest za sztuka? Nie mów, że ci się nie podobało, Marta. Jak goła baba wchodzi do łóżka. Na filmie? Takie rzeczy? Gołe baby na filmach? Kto to wymyślił? Na filmie co mi z tego? No i była też w ogóle najokropniejsza wystawa, która polegała na tym, że były takie bardzo brzydkie rzeczy, znaczy dość brzydkie, ulepione z takiej czarnej jakby plasteliny, dość niezgrabnie. Był to na przykład koń, albo wanna, albo garnek. Ja nie wiem, co one symbolizowały, bo nikt tego nie opisał. Mhm. I nie wiem nawet, który artysta co tam zrobił. I była to bardzo zła wystawa. I wyszliśmy z niej zawiedzeni, powiem szczerze. I tak było. Śmiała recenzja. Nie każda sztuka jest... Zachwyca. Nie każda sztuka zachwyca. No i koniec. Co ty więcej mówisz? I chciałam podzielić się swoim obrzeżeniem ten czarny garnek, za który zapłaciłam 12 euro. Za jego i nawet ci nie dali tego garnka, żebyś mogła się co nie dali potrzymać. Żebyś mogła sprzedawać na ulicy, żeby ci król jakiś przyjechał i stłukł te garnki. I zamurował cię po tym ścianie. Z tym koniem i z tym soundartem. I maszyną, co robi... Trrr. Marta zaklęta w ścianie z maszyną, co robi trrr. Niech ktoś to narysuje. Widzisz, wszyscy mi potem wypominają, to sama narysuj. Jak rysujesz i robisz YouTube'a jednocześnie, to nie możesz sobie mówić ludziom, ej, narysujcie to, bo wszyscy ci powiedzą, sama sobie narysuj. No ale wracając do sztuki współczesnej, myślę, że dobrze zrobiłoby jej wizerunkowi. Mhm. Gdyby, bo widzisz, zawsze czy w katalogach, czy na wystawach właśnie są opisy, to też jest praca i kuratorów, i recenzentów, i ludzi, którzy się zajmują sztuką. A jakby wziąć takich, i to są bardzo cenne, ale też bardzo mądre opisy. I one właśnie korzystają z wielu odniesień, a używają słów charakterystycznych dla jakiejś dziedziny i nie są super przystępne zawsze. Okej, one są wartościowe, nie? Ale trzeba mieć jakiś próg wejścia, żeby z nich zyskać. Duży. Gdyby zrobić super duży. Dobrą wystawę współczesnych artystów i wpuścić kompletnego laika, opowiedzieć mu, o czym to jest, niech on wchłonie tę wystawę i zrobi takie opisy, kawa na ławę, które zrozumie każdy, kto wejdzie z ulicy do tej galerii. Mm-hmm. Takie po prostu, o czym to jest, nie? Tak. No... Myślę, że to byłby spoko artystycznie w ogóle, że to też jest projekt artystyczny. Tak, albo... Takie opisy zrobić. Albo nawet nie opowiadać im, tylko po prostu właśnie wpuścić kogoś do tej galerii i niech napisze, o czym mu się wydaje, że to jest. To byłoby super. I potem zbierasz takie i wiesz, i zestawiasz i dajesz i... No. Na pewno ktoś już to zrobił. Też tak myślę, ale trudno. Tak, na przykład byłam jakiś czas temu na wystawie i to było w galerii promocyjnej, takiej
malutkiej i wystawa nazywała się Czysty Kryształ. I tam był w jednym pokoju, w którym nic innego się działo, nie działo, była taka instalacja, która składała się z głośnika. Z tego głośnika leciało na pętli słowa jakiegoś takiego tak zwanego foliarza o spisku światowym, kosmitach, szczepionkach i tak dalej. I ten głośnik był aktywnie ruchany przez takiego zielonego glutostworka, takiego robala, kosmitę jakby. Byłam zachwycona. Po prostu wchodzisz i cię zachwyca. Nie zachwyca, albo nie zachwyca, to mnie zachwyciło, no. I ten stworek, wiesz, on był podłączony do prądu i cały czas tak rytmicznie cały czas tak po prostu kopulował z tym głośnikiem, gdzie na pętli leciał głos. Jest to dosyć zabawne. Było super. Mały faludek trochę głośnik z foliarzem. No, tak było. Do nas przemawiają proste historie. Seks z kosmitą, a nie jakiś czarny garnek. Który tak, nie wiadomo, co przedstawia. Ktoś kiedyś zrobi wystawę o centaurach i będę all over it. Okej, ale myślę, że powinniśmy zrobić segment sponsorowany, a potem przejść do luźniejszej rzeczy, bo znowu się rozgadałyśmy o bardzo mądrych sprawach, a musimy trochę rozrywki chyba ludziom. Tak, ale musimy też... Tak, ale myślę, że będzie trochę rozrywki przy szopenie. No tak, na to liczę. Postaramy się. W ciebie. Uczynimy luźniejszym tę całą historię. No, w każdym razie tutaj może zastanawiacie się, czym są te tajemne stosy, które są za nami. Otóż są to książki. Książki. Może weźmy po jednej i pokażmy. Ciekawe, czy złapię teraz ostrość. I to są książki, które mamy do was, dla was do rozdania. To są książki wydawnictwa poznańskie. Ich serii reporterskiej, która jest właśnie sponsorem tego odcinka. Jest i wydawnictwo poznańskie, sponsorując swoją reporterską serią nasz odcinek, było tak miłe, żeby podarować nam 10 egzemplarzy książki Powiedziała, śledztwo, które zdemaskowało Harveya Weinsteina. No, już znowu będzie problem. Tego kolesia od MeToo. I zapoczątkowało ruch MeToo. Jodie Cantor, Megan Twoy? Pytaj mnie, ja ciebie o to, jak się wymawia nazwisko autorki. W każdym razie same wybrałyśmy tę pozycję, bo uznałyśmy, że na pewno interesuje was bardzo historia śledztwa MeToo. Ale generalnie w tej serii reporterskiej są też rzeczy bardzo różne, bo są i reportaże takie, o których powiedzielibyśmy, że są podróżnicze, nie wiem, o Bliskim Wschodzie, o Grecji. Są rzeczy dla takich fanów jakichś historii tajemnych albo trochę strasznych. Na przykład tutaj mamy książkę, którą też dostałyśmy w prezencie, co się stało w Johnstown, o sekcie Jima Jonesa i największym samobójstwie zbiorowym. Są o antyszczepionkowcach i konspiracjach, które jak powstały konspiracje antyszczepionkowe na świecie. Właśnie wydawnictwo poznańskie wydało tę książkę Posełki, o której może słyszeliście, czyli o tych pierwszych posłankach. Ośmiu, jeśli się nie mylę. W drugiej RP, tak. No. Generalnie są autorzy polscy i zagraniczni, a wydawnictwo poznańskie wie, że kochamy reportaże, wie, że kochamy kobiety. Z wzajemnością. I a propos tego, że to jeszcze właśnie a propos przyszłych tytułów, bo tak mówiłyśmy o tym, co jest wydane, to w przyszłym roku oni też wydają książkę o społeczności LGBTQ na świecie i ona nosi nazwę, słuchaj, jak Różowa linia, jak miłość i płeć dzielą świat. Marka Gavisera. Więc to też ma być przyszłoroczny ich hit, więc od razu też zachęcamy jako... Tak, i jeszcze można wspomnieć, że reportaże można nabyć w księgarni, wydaje nam się. I w tejże macie na wszystko wydawnictwo poznańskiego 40% zniżki na hasło Powiedz Siostro przez najbliższy miesiąc. Tak. Jako prawdziwe youtuberki powinniśmy tego zrobić, wiesz, tak powtórzyć. Pamiętajcie, 40% zniżki na hasło Powiedz Siostro! Bez przecinka. Bez przecinka. I
I właśnie, dlaczego mamy 10 tych książek, może powiedzmy? Dlaczego 10 tu leży za nami, takich ładnych? Bo są dla was! Same przeczytamy je wszystkie. Wszystkie 10 po kolei. 10 tygodni czytania książek. Tej samej książki. W 2022 przeczytam 52 razy książkę rocznie. Musimy zrobić taki challenge, ale nie, one są dla was. I mamy zamiar wam je rozdać, ale nie za darmo. Bo nic nie ma za darmo. Znaczy my mamy rzeczy za darmo, wy jesteśmy youtuberkami, ale dla was nie ma. Wy musicie dla nas coś zrobić. I to, co chcemy, żebyście dla nas zrobili, to napisali krótką historyjkę o nas dwóch w stylu historyjek z życia w życiu dla ciebie, albo jakiejś chwili na gorąco. Nie pamiętam, gdzie są te historyjki. Takie, co na końcu wszyscy śmieją się, klaszczą i dokazują, bo było bardzo śmiesznie. I śmiechom nie było końca. Kojarzycie ten styl? Wkleję tu kilka przykładów, żebyście mieli inspirację i chcemy, może to być inspirowane którąś z anegdot, które opowiadałyśmy w naszym podcaście. Byłoby bardzo miło. Możecie już wymyślone. Możecie kompletnie zmyślić. Ważne, żebyśmy były ich bohaterkami ja i Marta i wysyłajcie je gdzie? Na maila Marta Małpa, powiedz, napiszmy. Nie znasz swojego maila? Wysyłajcie na maila marta@babismedia.pl. Będzie się wyświetlać. Albo kasia@babismedia.pl. Nie, no wprowadźmy jeden adres, bo to potem na mój, to na mój wysyłajcie. Boże, robimy tu cięcie? Robimy cięcie. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz do 12-23 października. 12 w nocy. Dobrze. Tak, a potem... Nie wiem dlaczego, może dlatego, że na USOSie zawsze tak było. A rozstrzygnięcie będzie za 2 tygodnie. A potem wyślemy wam książki. I regulamin konkursu jest w opisie na dole, jakbyście chcieli przeczytać regulamin konkursu. Tak, pracowała nad nim nasza menedżerka Ewa, więc przeczytajcie, niech dziewczyna ma coś z życia. Okej. Okay. Koniec segmentu sponsorowanego. Przechodzimy do pierdolenia o Chopinie. Marta, tak. Opowiedz mi coś śmiesznego o tym Chopinie. Bo tam są różne rzeczy. Już dobra, już jakby dobrze, opowiem ci coś śmiesznego, żeby nie było tak, że zacznę znowu opowiadać o tym, że tam jest piękna muzyka, o której i tak nie umiem opowiadać. Umiem tylko jej słuchać, się zachwycać. To już dużo. Ale... tam można słuchać konkursu chopinowskiego w wielu źródłach. Tam TVP Kultura, w Dwójce. W Dwójce najbardziej lubię, bo oni tak bardzo spokojnie, kulturalnie, ale bardzo surowo komentują. Mm-hmm. I mam tam swoje ulubione komentatorki i są one naprawdę ekstra. Róża Świadczyńska i Klaudia Baranowska. Ja je bardzo kocham i nie wiem, jestem ich fanką. Aha. Ale jest też na YouTubie, na kanale Chopin Institute, czat. Live chat i wykonania. I live chat jest bardzo śmieszny, bo tam ludzie po prostu piszą, co im ślina na język przyniesie. Niektórzy się znają, a niektórzy się nie znają, tak jak ja. Więc piszą różne komentarze. I chciałabym, żebyśmy sobie je poczytały, bo po prostu daje to jakiś wgląd w duszę ludzką, w duszę słuchacza Chopina, który się nie zna, tak jak ja. Zastanawiam się teraz bardzo intensywnie, czy udałoby się nam na któryś odcinek zamówić o tych dwóch twoich ulubionych pań skomentowanie jakiejś naszej rozgrywki w coś, tylko nie wiem co. W co mogłybyśmy pograć, żeby panie mogły to skomentować? Myślę, że one są zbyt... Poza naszym budżetem? Nie wiem, jaki mamy budżet, ale myślę, że one są poza... One są z innego świata. Zostawmy je tam, nie angażujmy je w nasze małe, brudne sprawy. Z innej ligi, mówisz? Z innej ligi, nie trochę myślę, tak. Okay, no, jednak one są z innej ligi. Rozumiem. Jakby znajmy... Znajmy swoją... Masz rację, Marta, masz rację. Czytajmy śmieszne screeny. Mam nawet tutaj taki folder Chopinoza, który specjalnie zrobiłam. Zauważyłam na przykład, że popularne jest kibicowanie Polakom oczywiście, chociaż czat jest międzynarodowy i na przykład Chopin Institute bardzo często pisze, żeby pisać po angielsku, czyli żeby używać, uwaga, współczesnej łaciny. Kto inny oprócz Chopin Institute napisałby ci please use the contemporary Latin, czyli English. No błagam, oni są najsłodsi. Wszyscy ci Chopiniści są najsłodsi w ogóle. The sweetest kind of boomer. Tak, to jest super i to jest właśnie taki spokój i ukojenie, które ja znajduję w tym konkursie, powiem ci szczerze. Więc dobrze, ale miało być śmiesznie, więc będzie śmiesznie. I tu na przykład gra Szymon Nering, Polak, komentarz Lewandowski.
Piękne, widać, że Polak. Oh, wow, pierwszy raz coś takiego czytam chyba. O Polkach to zawsze, ale że Polak... Nie, że piękne, że gra pięknie. Ja myślałam, że ktoś napisał, że on jest taki piękny. On jest taki piękny, że to musi być Polak. Mogłam się spodziewać, że nie. Mm. Ale o dziewczynach też tam piszą, że są... A, to potem ci pokażę. Swoją drogą, wyobrażasz sobie, że całe życie uczysz się doskonale opanować sztukę pianina, tylko po to, żeby ktoś cię porównał do Lewandowskiego, uważając to za największy komplement. No, że ty tutaj, wiesz, zapierdalasz na tym Steinwayu. Znaczy, ja nie mówię, że Lewandowski nie zapierdala. No nie, myślę, że on bardzo podporządkował swoje życie całe piłce. Tak jak te ćwiczeniem na fortepianie. Znaczy nie ja, ale... Znaczy nie ty, ale nie wiem, Szymon Nering. Ja poświęciłam miesiąc ćwiczeniem na fortepianie. Ale a może to się odnosiło do Chopina, że taki Lewandowski. To dopiero. Że Chopin Lewandowskim romantyzmu. Trudny. Lewandowski Chopinem boiska. Straszna. Anna Lewandowska, George Hanson, polskich wags. George Hanson. Uwielbiam w ogóle, jak ktoś jest czymś czegoś, tak, albo jak czymś w spódnicy. Albo polski. Właśnie miałam mówić, jak ktoś jest kimś w spódnicy, to jest... Czyli czekaj. Na przykład... My jesteśmy dwoma typami w spódnicy. Na przykład jakaś sportsmenka, weźmy jakaś taka znana, typu, nie wiem, Anita Włodarczyk, polski Chopin w spódnicy. Chopin sportu w spódnicy. Chopin jest polski. Tak, ale... Polski Chopin w spódnicy? Jezu, nie, dobra. Wow. Zostawmy te analogie. Swoją drogą musimy kiedyś porozmawiać o tym, jak się... To nie, to musi być ktoś zagraniczny właśnie. Nie, dobra. Chciałam za dużo. Spróbowałam ugryźć zbyt duży kawał ciasta. Musimy kiedyś porozmawiać o tym, jak się infantylizuje kobiety w sporcie. Nazywając je złotkami, aniołkami generalnie. Mhm. No. Mówiąc zdrobnieniami imion. Przygotujemy kiedyś potężny materiał na ten temat. Och, będzie potężny. Mm. Dawaj dalej. A tym razem pani Małgorzata pisze, wyrafinowany pejzaż nastrojów. I to jest na komentarz, pięknie, pięknie to ujęła. Nie widziałam w internecie tak pięknej polszczyzny. To ty jeszcze poczekaj, aż my przejdziemy do grupy na Facebooku o Chopinie. Oh, ale teraz komentarze na YouTubie. Victoria Has No Secrets pisze, Chopin watches his... będę tłumaczyć. Chopin patrzy na swojego spadkobiercę, jak gra w niebie. Że on z nieba patrzy. Jaki mianik? Victoria Has No Secrets. A, to tak. Victoria zdradza nam chyba sekret tego, co się dzieje w niebie. To chyba nawiązanie do Victoria's Secrets, nie? A teraz weź zobacz, jak to ci brzmi, jak ktoś gra szybko. Wow. Czyli okej, mamy sytuację, w której ktoś na konkursie gra szybko. Gra szybko i dobrze. I nie myli nutek. Gra szybko i dobrze i na czacie odbywa się na żywo taka dyskusja. So fast. Uff. Good. Yo. Oh, good. Chyba było God bo tak. Ale widać, są emocje, emocje. Buzują. Time for sale pierogi, pisze ktoś w przerwie. Maybe some kiełbasa, pisze ktoś inny. Of course. Czym innym jest Polska, jak nie pierogami, kiełbasą i Chopinem? Tylko to mamy, tylko z tego płyniemy. Wracając do rozmowy o Francuzach i Polakach, jak Polacy się cieszą, jak ktoś powie coś po polsku. Jak ja widzę w internecie poprawnie odmienione pierogi. Nie pierogis. Tylko pieróg, na przykład, to płaczę ze wzruszenia. A gdy jeszcze przy pierogu usłyszysz jakieś przepiękne rubato, to już też. Rubato też bardzo dużo piszą. Na tym czacie poznałam dwa słowa muzyczne, rubato i koda. Czym jest rubato, czym jest koda? Koda to jest zakończenie utworu w pewnych utworach. A to mówili na muzyce. Nie w każdym, ale w niektórych. Mm-hmm. Na przykład w balladach można usłyszeć kodę. A rubato to z kolei to jest taki włoski termin, który oznacza obrabowanie, rabunek. Chodzi o to, że jak masz frazę pewną, która jakby zawiera się w pewnym odcinku czasu i w niej masz dźwięki, które też normalnie zajmują jakiś odcinek czasu, to możesz jednemu z tych dźwięków trochę ukraść, żeby zrobił się trochę krótszy i w zamian za to wydłużyć inny dźwięk. Mhm. Ale cała fraza trwa tyle samo czasu i to jest rubato, że niektóre tak skracasz i potem inne możesz sobie rozciągnąć. Czaję. O Jezu, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Oh, wow. Recenzujcie, muzycy. I tak wszystkim zaimponowałaś.
Ja nie, no dobra, ale też się dowiedziałam tego teraz. Musiałam też zapytać, więc... Gra Włoch. Komentarze. Smooth as gelato. Molto romanico. Molto romanico. Molto romanico. Czekaj, bo, czy to nie jest, nie, to nie jest rasistowskie. Czy to jest ksenofobiczne, jak robimy parodię włoską? Jezu, nie można już... Już nic nie można. Nic nie można. Nie można powiedzieć, jak tam było? Molto romanico. I ktoś pyta też, Dude, Robert Downey Jr. gra na pianinie? A, że taki ładny też? Taki podobny. Leonardo daje radę, kozacko gra. Recenzja Aureliusza z kolei. Ktoś pisze, he understands Chopin. Ktoś inny, mój stary, lepiej gra. Czyli widzisz, mamy dwa światy. Tutaj ktoś pisze, teraz będzie grał szybciej, bo mam mrówki w gaciach. Nie wiem. Skąd mu przyszło do głowy, że mam mrówki w gaciach? Facebook i WhatsApp padł, nie działa nic, słuchaj Chopina. A, to był ten słynny moment, kiedy nic nie działało, więc wszyscy poszli na konkurs chopinowski. Tu ktoś o niku Fryderyk Chopin pisze, wiemy, że nie działa. Pani Elżbieta, pozdrawiam wszystkich wielbicieli Chopina i moich przyjaciół w Warszawie, Solejówku i Podkowie Leśnej oraz wielkiego pianistę Murata Rena. Boże, pani Elżbieto. Słodkie. Pan Dariusz, 3 tygodnie świąt. Piękne uczucie dzięki Chopin. Chopin. Nie odmienił. Adam z kolei pisze, a Ryszard pisze, no wreszcie Tiuda. Adam no na... wreszcie Tiuda, wszyscy czekaliśmy. Adam na to. Oznam ten numer. Zawsze jak cmentarze pokazują, to grają. Ale widzisz, to właśnie pokazuje, że to faktycznie jest rozrywka dla wszystkich. Tak. Ktoś kojarzy Chopina tylko z tego, jak w filmach pokazują cmentarz, ale przyjdzie posłuchać i jeszcze się wypowie w czacie na żywo. No, tutaj ktoś o niku Nissan Primera Cholera napisał, Chopin gdyby żył, to by pił, ale się zawstydził i skasował wiadomość. Nie mam message deleted. Zawstydził się poziomem czata, kumasz, wszyscy piszą rubato, rubato, a on tak wulgarnie, że usunął. Chyba, że moderacja usunęła. Pani Elżbieta, ta, która pozdrawiała wielkiego pianistę Murata Rena, zmieniła trochę zdanie na temat miłośników i napisała, wybór jest już dawno dokonany, jak na wszystkich konkursach. O, czyli dopatruje się tu jakiegoś spisku światowego. Jakiegoś szantażu, no. W ogóle ludzie... Mam pewne podejrzenia co do poglądów pani Elżbiety na szczepionki. Czy Chopin, gdyby żył, wziąłby szczepionkę? Wyczuwam taki lekki vibe. Elżbiety, widzisz, zawsze tak lekki jest. Lekki vibe, sceptycyzm. Widzisz, zawsze tak jest. Widzę w internecie jakichś starych ludzi, zaczynam płakać, a potem sobie przypominam, że oni pewnie mówią na maseczki kaganiec. Albo twarzowy pampers, czy jak to tam, co oni jeszcze pomyślą. Mają w slangu swoim chorym. I tu komentarze, młody jest kozak, nie? Myśli, że gra Rammsteina, no ale mój ulubiony komentarz brzmi, ile kosztuje takie pianino? Tam, wiesz, zapieprzałem tych Steinway, Facioli, wiesz. Tak, to sobie ktoś usiadł przed kompem i myśli, dobra, ile to kosztuje? Też bym tak zagrał. Fajne pianino, nie? Postawiłbym se. Ale też było śmieszne, bo ja nie znałam wcześniej, bo ci pianiści mają do wyboru kilka modeli fortepianu, Steinwaye, Kawai, Yamaha i właśnie Fazioli, czyli włoski fortepian. I to się pisze Fazioli. I jak wjeżdża nowy fortepian, to ludzie bardzo się ekscytują na czacie i piszą jego nazwy. I jak wszyscy pisali Fazioli, to dla mnie nieprzyzwyczajne te nazwy, to brzmiało tak jakby, nie wiem, coś wiesz, z faszystami, z naziolami, że to takie cała Warszawa. Mieszanina nazioli, faszystów, tak. Faziole! Ja wiedziałam, że jest taki fortepian, ale nie skojarzyłam tego w tym momencie, patrzę, o co chodzi. Ale czekaj, ale bo ja to próbuję przetrawić. Serio tak jest, że... Każdy sobie wybiera, na jakim pianinie chce grać z tych rodzajów i wtedy zawsze jak ktoś wchodzi na scenę, to wjeżdża ten określony fortepian. Tak, zmieniają. I wtedy ludzie się jarają w czacie, o, Fazioli. Tak, jarają się, że na przykład jest taki, który ktoś rzadko, który jest rzadko wybierany, albo do pierwszy raz został wybrany, się jarają, albo wow. Się jarają, że właśnie na tym lepszy dźwięk, albo że piszą, że tamten to tak niedobrze, bo ten Steinway to dla małych rąk niedobry, albo coś, że wow. Wiesz, że takie ma ekspertyzy też na temat tych fortepianów. A słuchaj, może powinni zrobić tak, jak na tej dyscyplinie na olimpiadzie, że dostajesz konia 15 minut przed zawodami, to w którym było? W czterobo... Nie znam nazw, no olimpijskich. Z tym koniem?
No, wszyscy się wkurzali. Nie wiem, czy pamiętasz, była afera, jak Niemka uderzyła no, tego konia, który był niesporny. No i właśnie tam ludzie, co jej bronili, mówili, że to taka dyscyplina głupia, bo tam nie idziesz ze swoim koniem, z którym trenujesz. No w ogóle dla mnie to jest też pojebany pomysł, żeby dawać ludziom przypadkowego konia i kazać robić na nim jakieś sztuczki, kiedy normalnie to wymaga, wiesz, wspólnego treningu. Nie dajesz ludziom nawet przypadkowego fortepianu. No właśnie, może tak powinno być w konkursie chopinowskim. Dają ci fortepian, losujesz go, albo w ogóle losujesz instrument. To byłby dobry konkurs. I losujesz jajko. Albo trójkąt. Albo gitarę elektryczną. Albo bębenek. Bębenek! I Chopina najdziwniejszy. Ej, ale wiesz, jakie to są w ogóle... Przeczytałam dzisiaj na grupie Chopinowskiej a propos Polek, który odpadł w pierwszym etapie, a ludzie je lubili. I była tam na przykład pianistka Aleksandra Świgut, która właśnie grała na Facioli. I ktoś napisał, że ona, że jej gra nie brzmiała tak, jak powinna, ponieważ wybierała fortepian przy pustej sali, a grała przy pełnej. Kumasz to? Że to są jeszcze takie rzeczy. Nie tylko, wiesz, wielkość rąk do klawisz. Przyszedł mi bardzo sprośny żart do głowy. Może nie mów. Dobrze, nie powiem. Teraz jestem zaciekawiona, ale trudno. Trudno, nie powiem. No dobra, to ja może powiem, że jest też grupa na Facebooku właśnie o konkursie chopinowskim. Jest to najsłodsza grupa, na jakiej byłam ever. No. I ducha jej oddaje doskonale post Julii, która pisze. Nie wiem, czy ktoś już o tym wspomniał, ale chciałbym podziękować całym sercem wszystkim, którzy się udzielają również tutaj w internecie. Jesteście tak kulturalni, wrażliwi i ciepli w komunikacji, że po tej całej pandemii i w dzisiejszych czasach, gdzie prawda, dobro i piękno gdzieś się po drodze zgubiły, ten czas z wami przynosi dużo nadziei. Jest jak pierwsze promienie słońca po mroźnej zimie albo szklanka chłodnej wody po upalnym dniu. Bez względu na to, kto komu kibicuje, ślę wszystkim pozdrowienia i serdeczne podziękowania. Dziękuję panie Chopinie. Dziękuję 18. konkursowi chopinowskiemu. Dziękuję wam cudowni pianiści. I piątka i serduszko. No i taka jest ta grupa właśnie. Julia! I ja też chciałam podziękować tej wspaniałej grupie. No ale tam są też oczywiście... I właśnie tam nie ma flame'ów tak naprawdę. Tam są tylko słodkie komentarze ludzi. I chciałam ci kilka przeczytać. Na przykład ludzie tam... taki komentarz meczujący. Jest to o Włoszce, o włoskiej pianistce... I na przykład pani Małgorzata pisze: ja myślę, że Liszt, który w swojej książce Chopin pisał z uwielbieniem o polskich kobietach, wziąłby tę Włoszkę za Polkę. Chopin by powiedział natomiast: pani muzyka emanuje dobrocią. Postać Jadwini z Cudzoziemki Kuncewiczowej. Osokins, czyli taki buntowniczy pianista z takim wizerunkiem, powinien ją poderwać. Ona by ukoiła jego niespokojną duszę. Rozłożenie napięcia w polonezie doskonałe. I to są takie komentarze. Tak mają wizerunki, na przykład buntownika? No tak, no wiadomo, że tak. Wow. No, właśnie na przykład ten łotewski pianista, ten Georgi Osokins, on, że jest taki właśnie buntowniczy i pani w TVP Kultura powiedziała o nim, że to jest narcyz, słuchaj. Bo no on tak, ja nie wiem, ja nie umiem opisać, jak on gra, ale ma taki wizerunek, że jest takim, wiesz, taki trochę crazy, trochę taki artysta, nie? Wow. Że on jest taki nowy Iwo Pogorelić, nie? Bo dla mnie było szokiem, jak się dowiedziałam, jak ludzie przeżywają osobiście łyżwiarzy figurowych, że na przykład oni tak pięknie razem ze sobą tańczą, a tak naprawdę mają, wiesz, żonę i męża i nie są ze sobą, a tutaj takie historie odgrywają na tym lodzie, a że ludzie to potrafią wyczytać też i shipują pianistów. Tak, że to jest super, że to jest ship pianistów dwóch z konkursu. Ale też czekam, aż powstanie anime o tym konkursie. Myślę, że na bank powstały fanfiki, bo jest fanfiki, też przecież tak, Japonii, ale anime? Musimy sprawdzić, czy jest anime o konkursie chopinowskim. Musimy, jak nie ma, to musi powstać. Tak. No, powinno przynajmniej. Ale też rzeczywiście ludzie porównują z upodobaniem wszystkich do poprzednich zwycięzców i finalistów albo osób, które w ogóle rozpalały wyobraźnię, nie? Za każdym razem, jak wyjdzie, na początku widziałam na czacie, że za każdym razem, jak weszła laska z rozpuszczonymi włosami, to ludzie pisali: druga Archerich! I to jest taka pianistka, która wygrała w 60 roku i jest bardzo znaną w ogóle pianistką, jest w jury teraz i od razu po prostu wystarczyło mieć rozpuszczone włosy, nie? Od razu. Wow. No ale, dobra, lecimy dalej z tą grupą. Jak można tak grać w wieku 17 lat? Pyta ktoś, wrzucając zdjęcie. A jednak, można, odpowiada pani Iwona. Cudny jest tegoroczny konkurs, jak bukiet ze wszystkimi rodzajami kwiatów. O, pani Iwono. Ktoś pisze, w pierwszym etapie był świetny, w drugim jeszcze lepszy, a ktoś odpowiada, ale i odrobinę starszy.
To dowcipny, dowcipny, nie? Też właśnie są takie wzruszenia bardzo emocjonalne. Na przykład tutaj J.J. Jun Li Bui dotyka Chopina w nieprawdopodobny sposób. I dalej. Wyjątkowy młody artysta, delikatny, wyrazisty jednocześnie, wrażliwy, emocjonalny, taki spokojny i wewnętrznie dojrzały. Atmosfera, jaką stworzył, jest niepowtarzalna. Talent niezwykły. Czy tylko dla mnie w tych niektórych opisach jest takie seksualne napięcie? Tak, znaczy nie tylko, ja też je czuję. Mhm. Tutaj weź zobacz. Aż tak. Wyobraziłam sobie, jak gra koncert z orkiestrą. Trzy kropki tam, gdzie robię te pauzę. Potrafił wyczarować taką zapomnianą, subtelną czułość. Kobiecą. Chociaż niekoniecznie. Dotąd byłam otoczona takim chamstwem, obleśnością, bezmyślną głupotą. Nie ma takiej czułości w codziennym życiu. Może w relacji matka-dziecko i dlatego się wzruszyłam tym wykonaniem. Nieźle. To akurat nie było seksualne, bo było relacje matka-dziecko. Ale tu masz seksualne. Dawaj. Otworzył mnie jak żaden do tej pory. Padłam na kolana. Też proszę. Otworzył mnie jako strygę. Jezu, nie no, ale nie chcę się śmiać z tych ludzi wszystkich, bo nie, oni są wspaniali. To jest wholesome. Są też memy. Na przykład jedna pani robi takie memy, że pianistę wrzuca jego imię i nazwisko i pyta, o czym opowiadał. A w sensie, że jego muzyka... Tak, jakby... tak, o czym opowiadał swoim występem. Ciekawe. I ktoś komentuje, do mnie przemówił, niestety, słuchałam na żywo, moim zdaniem opowieści nie było. Nie było opowieści, na grupie Farbotek nie było miłości. Tak. A tutaj z kolei odpowiada autorka, a jeśli była? A co jeśli dał wyraz smutkowi, uczuciu beznadziei? Jeśli pokazał Chopina chorego, zapomnianego? Tak wiem, że konkurs o to nie pyta. Ale on odpowiada. Ale on odpowiada. Bo jeszcze a propos uczestników też jest, na przykład jest taka pianistka Ewa Gavorgian. Ona reprezentuje Rosję i Armenię i ma 17 lat i długie, jasne włosy i jest, no jakby wiesz, więc ludzie od razu dostali oczopląsu. Na przykład ktoś pisze, gdy do fortepianu zasiada wirtuoska, nimfa czarodziejka, szamanka dźwięku, słuchacz jak w zauroczeniu na ślepo podąża za nią w jej muzyczną otchłań. Marta, podążysz za mną w moją muzyczną otchłań? Z tobą w każdą otchłań, nawet na jaju. No ale w ogóle to już kończąc z tą grupką, to też jest taka książka, którą teraz zaczęłam czytać, Chopinowskie Igrzyska, którą wydał Uniwersytet Warszawski o konkursach przeszłych. I to jest super ciekawe, ponieważ tam są, to jest tak z perspektywy kulturoznawczej, jakiejś socjologicznej, dużo jest bardzo wycinków z prasy, jakichś wyimków i też właśnie w segmencie dla patronów przeczytamy jeden list, czy z pamiętnika bardziej, licealistki, która poszła pierwszy raz na konkurs Chopinowski, kiedyś to się tak emocjonuje, opisuje jak tam wszystko wygląda, jak jest dziwnie i śmiesznie, ale tam też kurde, ludzie widać, jak ludzie się kiedyś tym ekscytowali, tak totalnie, nie? No, ale teraz też widać, że się ekscytują. No tak, ale tak powszechnie, że wiesz, że taksówkarze tam się kłócili o wykonanie sonaty, nie? Że naprawdę... Zdarza się, że jacyś taksówkarze się dzisiaj w Warszawie kłócą o którąś sonatę. Może tak, może nie powinna być bumerką i mówić, kiedyś to było inaczej, a teraz tylko ten Mata i Anglosia. Ale wiesz co, właśnie a propos tego pisania o tych uczestnikach, to są tutaj w tej książce właśnie przykłady z prasy takiej strasznej, oczywiście co nie jest niczym niespotykanym, egzotyzacji tych uczestników. I wiesz, że na przykład tutaj w roku, jak wygrał Dunk Tyson w 80 roku, to jakby pisali o nim... A skąd on? On, słuchaj, jest z Wietnamu. Obserwując lewą rękę pianisty, miało się wrażenie, jakby grał w ping-ponga, zdecydowanie i celnie odbijając każdą nutę. Jego grę cechował oczywiście romantyzm, ale, i tu cytat, romantyzm człowieka wschodu, przenikniętego europejską kulturą, romantyzm subtelny i pastelowy. Janusz Ekiert, pisząc o Japonce Akiko Ebi, pisze, że ona miota się między wściekłością samuraja a buddyjską kontemplacją. Wow, a to bardzo podobne do maniery komentatorów sportowych. Tak, ja wiem, że to są rzeczy z 80 roku, ale to jakby się nie zmienia i zaraz dojdę do tego, jak to się nie zmienia. Ten właśnie, tenże dziennikarz Janusz Ekiert też
napisał a propos czarnoskórego uczestnika Donalda Ryana z Trinidadu i Tobago, że muzyka Chopina trafia nie tylko pod strzechy, ale również pod kokosowe palmy na Wyspach Karaibskich. Nie, wiedziałam, dokąd pod kokosowe zmierza. Palmy, nie? I tenże uczestnik Donald Ryan w słowach polskiego dziennikarza był artysympatyczny, czarniawy. No i wiesz... a tutaj z kolei masz, wiesz, z 2010 roku, czyli sprzed 10 lat, 11. Opinie na przykład tutaj pan z Gazety Olsztyńskiej. Mamy w tym roku w Warszawie prawdziwy zalew chińszczyzny. Znany jest talent Azjatów do genialnego naśladownictwa. Od trampek po samochody i fortepiany Yamaha. Słuchając, jak grają Chopina, ma się wrażenie, że to tylko idealnie nakręcone Katarynki. Ja pierdolę. Wiesz, że mam wrażenie, że to jest takie wspaniałe święto, oni to tak psują. Albo ktoś z Dziennika Bałtyckiego. Oto Japonka z Tokio i zaraz Japonka z Niemiec, znowu inna z Australii, jeszcze inna ze Stanów Zjednoczonych. Wiesz, o osobach, wiesz, obywatelkach po prostu pochodzenia japońskiego. A czy zastanawiam się teraz, czy faktycznie one są pochodzenia japońskiego, czy to po prostu Azjatki z różnych krajów, które on założył, że są Japonkami. Że są z Japonii. Nie wiem, może czasem po nazwisku widać, nie? No na pewno widać, że... Myślisz, że ten pan by poznał japońskie może nazwisko? Nie. Może nie, ale też w Polsce zwykle mówi się Chinka, jak nie wie, jak... Tak, wiesz, ale wiesz, chodzi? Bo on chciał być taki zabawny, bo pierwsza była z Japonii, to potem powiedział, a to druga też z Japonii, tylko z Niemiec, bo też Azjatka, no to przecież z tego samego kraju, nie? Tak podejrzewam, że tak było. Albo wiesz, tutaj dla dalszego rozwoju ekspansji Fryderyka Chopina na świat nie ma innej drogi, jak wyciąć wierzby płaczące, zaorać zboża z makami, posiać trzcinę i bambus, skoro nie wolno konopi, obsadzić pola ryżowe i coraz częściej jadać sushi. Kurwa, ludzie, jakby... Czemu oni tak robią? Ciągle nie mogę wyjść z zrozumienia, czemu oni tak robią. Nie wiem, mam wrażenie, że niektórym ludziom się wydaje, że bycie dziennikarzem polega na ciągłym przekombinowywaniu. Jakby nie wydaje... Nie wiem. Jakby to nie jest jakaś super wielka obserwacja, że jest na przykład dużo, że w Japonii i w ogóle w Azji Chopin jest popularny wśród pianistów i dużo jest Azjatów na konkursie Chopinowskim. Nie jest to błyskotliwa obserwacja. Nie jest. Ale wiesz, potem sobie przypomnij materiał w Dzień Dobry TVN na temat K-popu. To było Dzień Dobry TVN. A, tak. Chyba tak. To był Filip Heiser? Nie. A może był? Nie wiem, czy to było pytanie na śniadanie, czy Dzień Dobry TVN. Może nie skłammy, może ja to wyszukam. Dobra, to szukaj. Wydaje mi się, że to było Dzień Dobry TVN. To ty szukaj, a jeszcze ostatnią rzecz ci przeczytam, też z 2010 roku. Tekst pana Jacka Marczyńskiego z Rzeczpospolitej zatytułowany Kobiety, nie dotykajcie Chopina. Nikt nie chce dotykać twojego Chopina, jakby uspokój się. Przestań, ja nie chcę, żeby tak mnie teraz skojarzyło słowo Chopin. Wiesz, i on pisze, że tam, gdy kobiety zaczynają grać, temperatura opada. Co? No. Co prawda nieraz, zwłaszcza w przeszłości, można było słyszeć, że muzyka Chopina jest sentymentalna, rzewna i emocjonalnie chwiejna. Ale gdy za rozwikłanie jej tajemnic biorą się kobiety, od razu pojmujemy, że przy całej swej delikatności był on 100% facetem. I zrozumieć Fryderyka mogą tylko mężczyźni. On był taki męski, ten Fryderyk. Był taki, to taki po prostu macho. Tylko drugi mężczyzna może naprawdę zrozumieć mężczyznę. Kobiety nawet go nie dotykają. Tak, ale słuchaj, i na końcu on zdaje sobie sprawę, że to jest kontrowersyjne, nie? Więc dodaje... że to nie jest lekceważenie kobiet, lecz diagnoza stanu rzeczy. I to rozwiewa wszystkie wątpliwości. To jest po prostu obiektywna prawda. Ja nikogo nie obrażam. Ja po prostu... Ja tylko diagnozuję, że Fryderyk był super mężczyzną. Ja tylko logika i fakty. No więc doczytałam się. Prowadzący Dzień Dobry TVN zaliczyli kolejną wpadkę. Zażartowali z Jungkooka, członka zespołu BTS. Wczoraj prowadzący Dzień Dobry TVN zaliczyli kolejną poważną wpadkę. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik zostali oskarżeni o rasizm i ksenofobię. O co dokładnie chodzi? Że oni, że był ten ranking 100 najprzystojniejszych mężczyzn na świecie i tam wygrał właśnie ten Jungkook, czyli K-popper, i oni się z tego śmiali. Mm-hmm. Tak, że jest zbyt zniewieściały, że przecież... A Anna Kalczyńska przyznała, że widzów, którzy spodziewają się Brada Pitta albo George'a Clooney'a w czołówce, może czekać spora niespodzianka. Te typy mają 60 lat. Ludzie, ile są nowi ludzie na świecie, wiecie? Tak, urodzili się nowi ludzie. I są
są dorośli i są przystojni. I jakby nie nadążacie już za tym. Co najlepsze potem, żeby było śmieszniej, zrobili taki wywiad na ulicy, że poszli na jakiś targ pytać jakiś, wiesz, bab w kurtkach, co myślą o tym panu, czy przystojny, czy nie. I oczywiście wzięli zdjęcie innego typa. Jak to, że wzięli zdjęcie innego piosenkarza i się nie zorientowali, że to nie jest ten sam. Jak? To jest jedna z najpopularniejszych osób na świecie. Jak mogli wpisać w Google i wybrać samą osobę? No bo, jak wiadomo, każda Azjata wygląda tak samo, nie? Rozumiem, że według Polaków, ale w Google wyskoczyło im na pewno miliard jego poprawnych zdjęć, a oni wybrali... A, dobra, ale to była stara afera, może nie ten... No stara afera, no ale to tak stara, ja ci czytałam przed chwilą, oburzałam się na dziennikarzy z 80 roku, którzy pisali o palmach kokosowych. No tak. No, a to nie, było no, i tak właśnie. Roku. Mam wrażenie, że teraz tutaj taki piękny konkurs, a myśmy go tak przywaliłyśmy takim czymś brzydkim na koniec. Ale Marta, jakby kończąc ten wątek, mm-hmm, tego wspaniałego święta pianistyki, jak mówią w Dwójce, która jest moją ulubioną stacją teraz, to ja bym chciała zrobić serdeczny właśnie apel z serca, żeby się nie przejmować nieznaniem się na muzyce poważnej w ogóle, albo na jakichkolwiek rodzajach sztuki, które nam się podobają i chcemy z nimi obcować. Żeby nie dać się wpędzić w tę pułapkę eksperckości, albo w tę pułapkę, że jak się nie znamy, to się snobujemy. No jakby come on. Możemy też to posłuchać. Potwierdzamy z Martą, chodzimy na wystawy, teatry, koncerty. I dalej się nic nie znamy. Dalej się nic nie znamy, często nie rozumiemy, a i tak się dobrze bawimy zwykle. I też nie jesteśmy jedynymi youtuberkami, które oglądają konkurs Chopinowski i słuchają, bo na przykład pozdrawiam Mietrzyńskiego, który wrzucę na Instagram ciągle. Z którym Marta prowadzi gorące debaty. No nie, no wczoraj przed chwilą rozmawialiśmy o tym, kto się zakwalifikował do trzeciego etapu. Nie przyszedł mój faworyt. Po prostu cały feed zasrany Mietrzyńskim, jarający się Chopinem na Twitterze. No ja pozdrawiamy. Mietrzyński i... Chopinolog YouTube. Powodzenia w kolejnym wyzwaniu cukierniczym, w następnym nie mam pojęcia, co robię. Bo ostatni tort to trochę nie wyszedł. Asia! No co mogę ci powiedzieć? Ty jesteś taka jak moja ulubiona krytyczka Klaudia Baranowska, która potrafiła powiedzieć, wykonanie Mazurka trochę nie wyszło. No ale nie wyszło, ale to Mazurka jeszcze! Ale spektakularnie, że to był jakiś tort świętego Horacego, czy co? To był po prostu sobie wybór, jak trzeba było inny repertuar dobrać, to myślę, że byłoby lepiej, ale to była spektakularna porażka. No nic, kończymy, jak rozumiem, z Chopinem. Kończymy, no bo ile można tutaj mówić? Można, długo. Posłuchajcie sobie kogoś, kto się zna na tym. Miecia. Tak, to ja chciałam zarzucić jeszcze jeden temat i jest to temat pewnej kampanii społecznej organizowanej przez fundację, na którą nie chcę wjeżdżać, bo pewnie robi dużo dobrego. Więc może nie mówmy o niej. Jest to kampania, która nazywa się Oddychaj pełną piersią. I oczywiście dotyczy raka piersi. I ja oczywiście mówię dlatego, że są to zawsze, zwykle są to kontrowersyjne kampanie. W sensie nie wiem dlaczego, oczywiście no wiem dlaczego uznali jakiś czas temu ludzie, że żeby zapobiegać rakowi piersi, trzeba skutecznie docierać do ludzi. A żeby skutecznie docierać do ludzi, to trzeba ich szokować. No a że to rak piersi, to wiadomo, cycuchy, bimbały. I jak tylko zrobimy coś, co się kojarzy z seksikiem, to wszyscy o tym usłyszą i nagle nie będzie raka piersi na świecie. I co jest ciekawe, nie dotyczy to żadnego innego rodzaju raka. Bo może powiedzmy, dlaczego ta kampania w ogóle nam wpadła na tapet, a to dlatego, że jest po prostu strasznie cringe'owa. Są tam rymowanki. Są tu różni aktorzy, typu Karolak, Maciej Sztur, Maciej Zakościelny. Tak. Gwiazda polskich komedii romantycznych, kiedy myśmy były w podstawówce. Myślałam, że to jakiś typ z W11, ale masz rację. On był w W11 też. Zakościelny był w W11, okej. Okay. Tak, tak. No tak. Więc i oni mówią takie rymowanki tu na tych billboardach, typu
Pewna zasada i najlepsza rada, niech pan swej pani często biust bada. Tutaj mamy przez masaż i dotyk, może nie wiecie, uratujesz życie swojej kobiecie. Swojej kobiecie. Dotykaj i badaj biust swojej kobiety, bo rak może być pierwszy, niestety. Rak, tutaj obraz, rak jawi nam się jako konkurent. Tak, właśnie. Jakby nie chodzi o to, że umrzesz, tak? Chodzi o to, że rak zmaca twoje cycki szybciej niż twój mąż. Tutaj nie wiem, kim jest ten pan, ale on ma bardzo proste hasło, bo mówi po prostu panowie, dbajcie o swoje panie. No. Dużo lepszy niż inny, ale powiem ci, że copywriter nie miał zbyt dobrego dnia. Ale wiesz co, jeszcze Karolak miał tutaj masz Karolaka jeszcze może? Mam. To jest najgorsze. Głównie dla zdrowia i ciut dla rozpusty. Panowie, badajcie swym panią biusty. Boże, czytam to w głowie jego głosem i ciarki mnie przechodzą. Ale to jakby... Głównie dla zdrowia i ciut dla rozpusty, panowie, badajcie swym paniom biustę. Już widzisz Karolaka, jak się zakrada do ciebie, mówi, zbadam cię, kochanie, nie. Pobawimy się w lekarza. Od razu mi się kojarzą na jakichś juwenaliach czy innych rzeczach te typy przebrane. Mamograf! Typy przebrane za mamograf. Boże! Straszne to jest. I przede wszystkim... Ludzie będą tłumaczyć, że okej, cringe'owe, ale kontrowersyjne to dotrze. Nie, chciałabym zaznaczyć, że uważam tego typu kampanie za szkodliwe. Mm-hmm. Tak samo jak różne kampanie typu ratuj cycki są fajne i tak dalej. Bo w raku piersi nie chodzi o ratowanie żadnych cycków. No dokładnie. Chodzi o ratowanie kobiet. I takie odczucie... Życia na przykład? Życia konkretnych ludzi, którymi są kobiety. I... To skupianie się na piersiach może prowadzić do tego, że nie wiem, kobiety nie będą niechętne poddawaniu się niezbędnym zabiegom, na przykład ich usunięcia. Tak. I będą ginąć, bo też przypomnijmy, jakie są zatrważające statystyki o tym, ile mężów odchodzi od kobiet, które przechodzą, zmagają się z rakiem piersi albo muszą przejść przez mastektomię. I takie kampanie temu nie pomagają, bo potem robicie tylko... jakiś bajzel w głowie kobietom, które przechodzą przez coś tak trudnego. Cycochy są fajne, ratujmy je. Tak. Może moglibyśmy się skupić na kobietach z rakiem, a nie na ich cyckach przez chwilę. Zresztą nie widziałam nigdy żadnych śmiesznych rymowanek o wsadzania twojemu facetowi palca w dupę, żeby sprawdzić, czy nie ma raka prostaty. Ale w masaniu jąder, nie? Tak, w ogóle jaki to ma sens, powiedz mi, że faceci, bo są to... Rak to nie twoja bajka, pomacaj mu jajka. Widzę, że u ciebie trybiki już... Tak. Bądź mądra, sprawdź jego jądra. Czyli to smasz dość, miałam rozumie. Polek mądry po szkodzie, sprawdzaj penis we wzwodzie. Jeszcze myślimy? Nie. Może nie. Ale może ktoś chętnie zapłaci nam za taką kampanię 80 tysięcy złotych. O kurde, przyjęłabym. A bo na pewno wymyślimy dużo więcej tego. Chętnie, o dowolnej części męskiego ciała powiedziałabym wręcz. No, możemy, jak tak, najbardziej. Tak. Tutaj wiesz, ja bardzo chętnie. Mhm. Mhm. Czy to brat twój, mąż, czy tata? Ranie. Chciałam zrobić nam do słowa prostata. Palec w tyłek, tam prostat. Albo cenna ci jako prostata. Czy to wujek prostata? O nie. Albo właśnie takie analogiczne, żeby na przykład właśnie ratować jego dupę. No. Albo jądra. Dla pożytku i w zabawie palec w dupie i po sprawie. Dobra, to już w ogóle ciężko skojarzyć z rakiem, ale myślę, że musimy skończyć. Możemy tak przez cały wieczór. Dlaczego w ogóle
ta kampania zakłada, że to jest jakikolwiek skuteczny sposób na badanie piersi. Jak ci chłop je zmaca. Tak. I ten sam typ facetów wciąż robi sobie żarty z tego, że nie może znaleźć łechtaczki. A oni myślą, że znajdą grudkę Kasia, w piersi. Bingo! Naprawdę. Już, zwłaszcza, że o tym się też nie mówi, ale piersi są złożone trochę z grudek. No ja tam... na przykład powiem szczerze, że ja nie robię samo badanie piersi, ponieważ ja nie umiem. Czuję ciągle grudki. Nie wiem. Tak, tam no, są naturalnie. I nie wiem, które są prawdziwe, które są rakiem, więc to, jak idę do ginekologa, to proszę, żeby mi zrobił albo zrobiła badanie piersi, bo ja sama nie wiem. No nie tak. Kumam. Nie... A ja już widzę, jak podchodzi karorak. Karorak. Z tyłu. Karorak. I tam coś ci wybada. Kochanie, tu masz jakąś grudkę. Nie. Najobleśniejszy dzisiaj podcast ever. No. Dwie knużyce podcast. No. Ale te reklamy mają bogatą tradycję. Była też taka reklama wideo właśnie z badaniem właśnie raka, w sensie z zachęcaniem do badań piersi, gdzie mężczyźni wypowiadają się na temat piersi. Są cudowne, piękne, jędrne i sportowe. To są takie hymny na cześć małych piersi. A jeśli nie są, jeśli to jebać je. To jebać je. Ich widok zawsze poprawia mi humor. A, to jest najważniejsze. Jakby, co z tego, nie bać raka, bo będzie miał jakiś facet gorszy humor, bo sobie nie popatrzy na cycki, nie? Bo będą leżeć w grobie. Albo, no, wiesz, że lubię patrzeć, jak podskakują, gdy biegasz? No to nie popatrzysz! Niepowtarzalne. Dbaj o nie. Wreszcie, korzystaj z badań. Masuj. W razie czego mogę pomóc. O Jezu, nie! Masuj sobie cycki. To brzmi jak... Jezu, masuj... Nie, ty nie masz je masować, ty masz je badać. Mhm. On ci może pomasować, nie? Mamograf. Musimy ochłonąć i przejść do listów za chwilę. Bo już i tak długi jest podcast, ale to chyba wszyscy będą zadowoleni po tej przerwie. Tak, po długiej przerwie możemy zrobić trochę dłuższy, bo ja na przykład jeszcze chciałam ci pokazać pewną niespodziankę. Znaczy, no nie jest to jakaś specjalna niespodzianka, po prostu jest to temat, którego wcześniej z tobą nie omówiłam, ale myślę, że mogłybyśmy, bo cały internet, znaczy moja strona internetu o tym huczy i myślę, że możemy rozstrzygnąć tę kwestię na przykład. O, chętnie rozstrzygam zawsze. Godzina 42, mogę powiedzieć, chodzi o TikToka. A jest wielka kontrowersja teraz w internecie na temat tak zwanego couch boy. Mhm. Jest to postać, która zasłynęła pewnym TikTokiem. Chodzi w nim o to, że dziewczyna przy takiej ckliwej muzyce nagrywa, jak zaskoczyła swojego chłopaka, przylatując do niego, bo on jest na studiach w innym mieście i ona do niego przylatuje i to jest niespodzianka i ona wchodzi do pokoju, robiąc mu niespodziankę. No i jest, wiesz, ckliwa muzyka, ma być wzruszająca i tak dalej. No ale jest pewien kontrast, bo ludzie tam zauważyli, że to nie wygląda aż tak wzruszająco, jak jej się chyba wydaje, bo ona tam wchodzi i od razu robi się jakaś taka dziwna atmosfera w pokoju. On jakby siedzi na kanapie z trzema innymi dziewczynami i jakiś taki nie wydaje się super zachwycony, jakoś tak awkward wstaje, uprzytula i tak dalej. No i internet, jak to internet, robi od razu wielkie śledztwo i dyskutuje o tym, czy Couchboy, wiesz, ma tutaj coś na sumieniu. Może żebyś wiedziała, o czym mówimy. Ja ci od razu pokażę tego TikToka. No i też myślę, że całą aferę podkręcił fakt, że dziewczyna jakby rzuciła się całą piersią broni swojego chłopaka w komentarzach. To jest najgorsze. Chociaż nie, najgorsze jest, jak atakujesz go razem z innymi. Tak, ja myślę, że no... Zaraz przejdziemy do dyskusji na temat tego, czy słusznie jest na niego. Nie, no dobra, powiedzmy niesłusznie, to cały internet się znęca nad jakimś biednym chłopakiem, ale który nie zrobił tak naprawdę nic złego. Okej, tu jest oryginalne wideo.
No więc całe śledztwo dotyczy tego, że po pierwsze, jak widzisz... On siedzi na kanapie z laskami? On siedzi... Tak, są dziewczyny, które zarzucają mu i piszą, o, jakbym ja wyszła do pokoju, zobaczyła, że mój facet siedzi na kanapie z trzema laskami, to bym od razu się odwróciła i wyszła. Ja bym pomyślała, najwyraźniej jest lubiany. To też what the fuck, po prostu siedzi na kanapie w obecności innych kobiet. Ma nie... To nie jest tak, że on siedzi tam z nimi trzema w ogóle samymi w pokoju, tam są jeszcze koledzy. W ogóle plus... To jest impreza jakaś. Dlaczego fakt, że one są trzy, jest gorszy? Przecież nie, wiesz, gdy była nie, jedna. Nie zdradzę jej z trzema nimi naraz w pokoju, tak? Chyba, że takie jest założenie, ale bardziej bym była podejrzliwa, jakby to była jedna laska, z którą siedzi na kanapie, nie trzy. No, jest prawda, że ci jego koledzy zachowują się trochę awkward. No i jest też tak, że tu się dopatrują, że on gdzieś tam się schyla, żeby ukradkiem wziąć swój telefon od tej dziewczyny, która siedzi obok. Nie wiem, co to miałby być za zarzut, że on nie chciał, żeby jego dziewczyna zobaczyła, że jakaś inna dziewczyna trzyma jego telefon. Że ta dziewczyna się jakoś tak odsuwa od niego nagle, jak jego dziewczyna wchodzi. Ktoś nawet zrobił śledztwo, że na Instagramie on nie polubił żadnego zdjęcia swojej dziewczyny, a polubił zdjęcie dziewczyny, która siedzi na kanapie, więc ludzie, ludzie są dziwni. Odjebało. To ma 5 milionów lajków w tym momencie. Zobaczmy, ile ma obejrzeń, bo to robi jakieś niesamowite wyniki. A Jezu, ta laska chyba już zrobiła sporo. A nie, dobra. 62 miliony wyświetleń. Matko. Ludzi pojebało. Nagrywają odpowiedzi do tego masowo. I na początku strasznie mi było szkoda, bo whatever, to ich sprawa, co się dzieje u nich w związku. Sam fakt, że nagle z dnia na dzień stali się znani na całym świecie, a ten koleś pewnie dostaje groźby śmierci, znając życie. Mm-hmm. Ale też już widzę, że sprzedają koszulki z napisem Couchboy i generalnie próbują ugrać, co się da z tej sytuacji. Więc co ty myślisz? Co myślisz? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że jakby w tym filmie nie ma nic, co by mi się wydawało jakoś super podejrzane. Znaczy... Okej, bo on naprawdę bierze ten telefon, ale nie wiem, mam wrażenie, że też można ukrywać, że ktoś trzyma twój telefon, bo na przykład puszcza muzykę Spotify'a, dlatego właśnie przez tę kulturę turbo podejrzliwości, nie? Mm-hmm. Że właśnie ty musisz przeglądać telefon swojemu chłopakowi, ale nie może on dać telefonu żadnej innej dziewczynie do podtrzymania, bo coś tam... Tak, tak samo to odsuwanie się tej dziewczyny. Mam wrażenie, o kurde, przyszła jego dziewczyna, nie chce, żeby pomyślała, że my tu kręcimy. Tak, że ja też bym tak, gdybym siedziała z kumplem i siedziała blisko niego i weszłaby jego dziewczyny, to bym się naturalnie odsunęła. Nawet gdyby to był kompletnie platoniczny przyjaciel albo też kolega. Ludzie się czepiają, że weszła jego dziewczyna, której nie widział, ileś tam, a on zamiast się poderwać, nie wiem, zacząć podskakiwać, robić hura, to się... Jezu, ale ludzie są zdziwieni, jeszcze ktoś kręci, to wiesz, no tak, kurde. Tak, to jest trochę niezręcznie pewnie po prostu, a oni oczekują od niego nie wiadomo czego. To jest takie... Wiesz, okej, przyznam, że jak zobaczyłam to na początku, jeszcze nie znałam całego shitstormu, który się wokół tego wydarzył, to mnie dość rozbawiło, bo faktycznie muzyczka jest super podniosła, ona robi tutaj bardzo romantyczną sprawę z tego, a vibe jest taki, a ja sobie myślę... O, przyszła. On chyba nie chciał, żebyś przyszła. W sensie, jak ja sobie myślę, jakby mnie zaskoczył chłopak na studiach i przyjechał bez zapowiedzi do innego miasta, samolotem w ogóle jeszcze przyleciał, i nagle mi wszedł do pokoju, kiedy ja jestem ze znajomymi, to ja bym miała... Okej, nie. Nie ucieszyłabym się. W sensie, to by było dziwne dla mnie. Przylatywanie bez zapowiedzi? No. Kiedy ty sobie siedzisz ze znajomymi po prostu. Ja bym się poczuła kontrolowana. Jakby, co... Czy chcesz mnie na coś przyłapać jakby? Tak, tak, że to jednak zapowiedź jest dobrą instytucją. No, przecież mogą mieć inne plany. Jakby... Nie wiem, nie, więc jak moim zdaniem... Jak chcesz zrobić romantyczną zaskoczkę, to można zrobić ją inaczej jednak. No, więc na początku wyśmiałam ten filmik, ale nie z takiego stanowiska, oho, on ją zdradza, co za typ, tylko z takiego stanowiska, laska, on cię tam nie chciał w ogóle. To nie jest tak romantyczny moment, jak ci się wydaje. No. Ale potem, no to jest kilka sekund filmiku dosłownie i strasznie mnie bawi fakt, że widzisz, nawet my tu teraz tworzymy jakieś narracje na temat życia ludzi, których widzimy przez kilka sekund. Ale na filmiku. Ale jesteśmy też ekspertkami odtworzenia narracji na temat życia ludzi, o których przeczytałyśmy jeden list. To prawda, ale wtedy robimy to z ich konsentem. To prawda. A propos. Czy to już czas? To na, już czas. Na nasz segment, który nazywa się... Powiedz siostrom. Tym razem wmontuję, obiecuję. Jakby były uwagi krytyczne, że nie wmontowano jest wspaniały dżingiel. Montowałam ostatni odcinek dosłownie tuż Kasiu, przed samolotem. Wiem, babes. Ty wiesz, a oni nie wiedzą. Oni oni. Oni nie mają dla mnie tyle wyrozumiałości, co ty masz dla mnie zawsze.
Dobrze, to ja otwieram już listy w takim razie. Ty mi je wysyłałaś tutaj, w tabelce pięknej. Tak, i sugeruję zjazd. O, chcę, żebyś się logowała. Ja może... się zaloguję, będzie dobrze. Sugeruję zjazd na dół sam. Na dół? Mhm. Wariuje ta tabela. No. I tam ja niektóre pogrupiłam, te, które wydały mi się jakieś takie interesujące, super. Ale... ale dużo pogrubiłam, bo dużo też było od czasu, kiedy ostatnio je czytałyśmy. Dobra. Może też to sobie zaczynam. Powiększyć pewnie, nie? Jest ich tyle, że dziwnie się przewija. Oh, Jesus. Albo poszerzyć te kolumny na przykład, nie? Te B. Myślę, że da się jakoś. Boże, jak jest nas boomerki. Nie, Marta. Przesunęłam ją. O, dobrze. Ale widzisz, nadal się dziwnie skroluje. No. Wiesz co? A jakby zrobić tak? Może spróbuję to otworzyć w aplikacji? Wykluczone cyfrowo. Nowy tytuł podcastu. Drogie siostry, jestem po 30 i mam ogromne kompleksy z powodu swojego wyglądu. Nigdy nie byłam atrakcyjna dla płci przeciwnej pomimo starań. Na pewnym etapie swojego życia zauważyłam, że gdy założę sztywny stanik za wiele większą miseczką niż moje, to nagle chłopcy zaczynają mnie zauważać. A propos badania piersi i temu, jak są to tutaj różne takie schematy myślowe. Według miar biustonoszowych mam miseczkę AA. Od kiedy zauważyłam, że wszystkim koleżankom urosły piersi, a mnie nie, cierpię na potężne kompleksy z tego powodu. Reszta ciała tak źle by nie wyglądała, jeśli chodzi o proporcje, gdyby ta jedna część była większa. Obecnie mam męża, który gdy tylko mówię w żartach, że gdybym miała kupę kasy, to bym sobie powiększyła biust, reaguje bardzo nerwowo. Denerwuje się, bo mówi, że wyglądam ładnie, że dla niego jestem najpiękniejsza, że moje piersi są idealne i że to głupota chcieć sobie powiększyć biust. Czy faktycznie chęć powiększenia biustu to głupota? Co na ten temat sądzicie? Pozdrawiam cieplutko siostry górą. Nie. To nie jest głupota. To jest taka sama jakby potrzeba wyglądowa jak każda inna. W sensie, jasne, jest to drogie, inwazyjne, ale... Jest to jedna z tańszych operacji plastycznych. Jest też najpopularniejszą, więc jest w miarę bezpieczna. Rozumiem, że postawa twojego partnera wynika z dobrych intencji. Jakby on chce cię zapewnić, że cię akceptuje i że jesteś dla niego atrakcyjna, ale no też... Trochę zrozumienia by się przydało z jego strony. No ja mam wrażenie, że tam może się oczywiście kryć jakiś taki, wiesz, że ona już ma mnie, to czemu chce być jeszcze atrakcyjna? Ale abstrahując od tego już, bo tutaj jakieś grunty, grząskie dywagacji, to myślę, że jakby, że jeżeli ma się jakiś kompleks i on nie przechodzi, mimo że już masz, że już nie jesteś nastolatką i pewne kompleksy przejść już powinny, i dalej to ci doskwiera, to nie ma nic złego w poprawieniu sobie czegoś chirurgicznie. To nie jest to, że coś jest operacją plastyczną, więc z automatu będziesz, wiesz, nie taka, jak sobie ją zrobisz. Można to zrobić, to jest też dla ludzi. Ja mam bardzo mały biust, od zawsze miałam ogromne kompleksy na tym punkcie od podstawówki do końca liceum. I oczywiście wszyscy dokuczali mi z tego powodu i no to były wczesne 2000, więc byłam bombardowana w mediach tym, jak ważne są duże cycki. Bardzo mi się to zmieniło w dorosłym życiu. I ja uwielbiam teraz swój biust, bardzo się cieszę, że mam taki, jaki mam. I według mnie wygląda bardzo dobrze, co pokazuje, że ten obraz może się zmienić. Ale ja zrobiłam sobie na przykład operację nosa. I w tym przypadku nie przypominam, żeby ktoś mi kiedyś wypominał, że jest duży albo brzydki. A mimo to miałam taką potrzebę w sobie i nie żałuję. I myślę, to pokazuje, że wiesz, chociaż byłam niedopasowana do jakichś kanonów i też byłam przedrzeźniana za różne cechy wyglądu, to jednak nie powiększyłam sobie biustu, bo nie miałam takiej potrzeby, chociaż miałam możliwość też. Ale jednak zrobiłam sobie nos, czyli widać, że wynikało to z jakiejś mojej wewnętrznej potrzeby. I więc w życiu bym nie oceniała kogoś, kto ma potrzebę akurat zrobić sobie biust. Jeżeli to faktycznie jest właśnie taka długa, consistent potrzeba, nie? Bo no, jeżeli chodzi o mody, to no,
Tak jak mówiłyśmy wiele razy. My z nas się śmiali w szkole, że mamy małe cycki i wielkie dupy, a teraz nagle... A teraz proszę, in your face! A wszystkie laski w internecie teraz robią sobie pomniejszenie biustu i powiększenie tyłków, więc to jest... Każda jedna. Tak, jeżeli też mówisz, że no... Tam piszesz, że mówisz mężowi, że gdybyś miała kupę kasy, więc zakładam, że na razie w ogóle operacja leży poza twoim zasięgiem, więc co bym poleciła, to właśnie, nie wiem, oglądanie mediów, czy TikToków nawet, czy czegoś bo takiego z jakąś ciało neutralnością albo ciało pozytywnością, albo po prostu oglądanie, obserwowanie dziewczyn w internecie, które mają podobny typ sylwetki jak ty, a uważasz, że są atrakcyjne, ładne, fajnie się ubierają, dobrze, są pewne siebie. I to pomaga przeprogramować mózg w jakiś sposób z czasem, mam wrażenie. Też tak myślę. Mm. Ale tutaj mam list, który jest dosyć długi, więc ja go skrócę lekko. Okej. Okay. Drogi siostry, zacznę od tego, że zawsze bardzo miło spędza mi się wieczory z waszym podcastem. Tego oczywiście nie skracam, bo nie ma po co. Przechodząc do mojego problemu. Mam 27 lat, jestem osobą niebinarną, również aromantyczną. Choć uwielbiam historię romantyczną i fizyczny kontakt z drugim człowiekiem, przytulanie, cuddling i tak dalej. Na co dzień mi to nie przeszkadza, nawet odczuwam dumę z tego, kim jestem. Bardzo dobrze czuję się w swoich najbliższych relacjach, choć nie mam wielu przyjaciół. Ostatnio jednak zaczęły gnębić mnie nieprzyjemne myśli. Otóż jedna z moich bliższych przyjaciółek zaręczyła się z chłopakiem. Zamierzam jak najbardziej kibicować ich relacji, bardzo się cieszę jej szczęściem, jednak ogarnął mnie strach. Czy po ich ślubie nasza przyjaźń wciąż będzie wyglądać tak samo? Dotąd często spotykaliśmy się na maratony filmowe, wspólne wyjścia... Jednak od jakiegoś czasu jej narzeczony często wyzwania do niej podczas takich spotkań, a ona musi tłumaczyć mu się z tego, gdzie i z kim jest i kiedy wróci do domu. Pomijając to, że niezbyt podchodzi mi postawa jej narzeczonego, to boję się, że kiedy już zostanę małżeństwem, nasz kontakt prawie całkowicie się urwie lub będzie ograniczony do okazjonalnego wyjścia na kawę. Jak wspomniane, nie mam zbyt wielu znajomych, a poznawanie nowych ludzi po studiach i będąc introwertykiem jest ciężkie. Więc coraz częściej martwię się, że wszystkie moje przyjaźnie powoli zaczną się rozchodzić. Zwłaszcza, że większość osób w moim otoczeniu chce być w związku. Dalej ta osoba pisze o tym, że tęskni za bliskością, że nie chce też stworzyć jednak niezręcznej sytuacji, proponując platoniczny cuddling i że boi się, że koniec końców zostanie sam i oczekiwania społeczne a propos partnera, rodziny powoli zaczynają go przytłaczać, zwłaszcza, że już niedługo nie będę mógł zasłaniać się byciem młodym i dawaniem sobie więcej czasu. Jak poradzić sobie z takimi uczuciami i czy one wydają się wam uzasadnione? Jak najbardziej, pewnie, że są uzasadnione. To są dwie sprawy w ogóle, nie? Tak, sprawy przyjaciół i związków to jest niestety coś, nad czym nie mamy kontroli i niezależnie czy tam wchodzi w grę małżeństwo, czy nie, to są rzeczy, które się zdarzają. Zdarza się, że nasi przyjaciele się wiążą. Zdarza się tak, że to ich oddala od nas, zdarza się tak, że zupełnie nie, albo wręcz przeciwnie. Mm-hmm. Zdarza się tak, że zyskuje się kolejnego przyjaciela w postaci partnera lub partnerki. A zdarza się, że relacja się po prostu zmienia i jest inna, niekoniecznie gorsza. I to niestety trzeba zaakceptować jako naturalny cykl życia. Rozumiem, że to jest trudne, kiedy się ma i tak mało znajomych i przyjaciół i się tak bardzo boi ich stracić, ale to jest rzecz do przepracowania, bo nie mamy kontroli nad innymi ludźmi i niestety absolutnie nie mamy kontroli nad tym, w kim wchodzą relacje, nawet jeśli to są osoby, które naszym zdaniem nie zachowują się w porządku. Tak, mam wrażenie, że trzeba być turbo delikatnym, bo inaczej jedyne, co się osiągnie, to to, że osoba przestanie się chcieć spotykać z tobą przyjacielem, a nie ze swoim partnerem, partnerką. Chociaż też jest taka rola przyjaciół w uczulaniu na jakieś czerwone flagi. Ja myślę, że na tym etapie narzeczeństwa, nie tego, wiesz, pierwszego takiego szaleńczego zakochania, te telefony w stylu, a gdzie jesteś, a z kim jesteś, a kiedy wrócisz, to mi się zapala trochę lampka czerwona. Tak, jest to czerwona flaga, ale jest też tak, że ludzie się docierają w związkach i może być tak, że też to dograją i że muszą to rozwiązać między sobą. To oczywiście może coś podpowiadać, ale tak jak Marta mówi, to trzeba wyczucia. A to, co myślę, możemy poradzić i w przypadku... pogodzenia się z wyborami znajomych i w przypadku oczekiwaniami ze strony rodziny i społeczeństwa, to ani nad jednym, ani drugim nie masz kontroli. Jedyne, nad czym masz kontrolę, to ty i to, jak czujesz się ze sobą, jako osobą. I to jest jedyne, nad czym możesz pracować. Nie mówię nawet koniecznie o terapii, bo wiadomo, że to jest kosztowne,
ale są różne sposoby na to, żeby czuć się na tyle dobrze w swoim towarzystwie, żeby nawet jeśli inni ludzie przysparzają nam jakiś rozterek, to żeby jednak dało się żyć z tymi emocjami. Nie? Jak ona mądrze mówi. Och, jest taka mądra. Taka prawda, dawno nie słyszałam. No życzymy ci dużo siły w tym, bo na pewno nie jest łatwo być niebinarną, aromantyczną osobą w Polsce z tak nastawioną na życie rodzinne i tylko ten rodzaj relacji, tak? I w ogóle no oczekiwania społeczne to jest mega ból dupy. Po prostu zawsze się wjebią w każde życie. Nikt nie jest wolny po prostu. Możesz mieć nawet super normatywne wszystko, a i tak ktoś się przypieprzy do tego, że nie żyjesz tak, jak on by ci kazał. W sensie, wiesz, bo nie potem chcemy zrównywać różnych walk, nie? Ale chodzi mi o to, że to jest po prostu tak okropne i też wiele osób się z tym mierzy. Nie, jakby nie jesteś sam, no. Że... Potem te osoby się dopasowują do tych oczekiwań, mają męża, dzieci, robią wszystko tak, jak tego mają męża, dzieci i depresję. Tak. Jak są tego rodzice i społeczeństwo, a potem się okazuje, że to społeczeństwo nadal czegoś chce, bo nie wiem, nie tak wychowujesz dzieci jak trzeba. Za bardzo, czapkę za mało. Ma czapkę, nie ma czapki. Nie dogodzisz. Trzeba nauczyć się jakoś z tym żyć. Ja tu może przeczytam teraz list. Hej siostry, wychodzę z pytaniem. Jak zdobyć odwagę, żeby wyrażać swoje zdanie? Chodzi mi głównie o sprzeciwianie się temu, z czym się nie zgadzam na żywo. Uświadomiłam sobie podczas nauki jazdy ze starszym, mildly seksistowskim mężczyzną, że gdy ktoś starszy ode mnie mówi coś obraźliwego czy niewrażliwego, to zwykle chowam głowę w piasek i najlepsze, co potrafię zrobić, to się nie zaśmieć z żartu. Też nie zawsze. Nie chcę próbować nawracać każdego spotkanego mizogina, szkoda na to czasu, ale jak mam z kimś utrzymywać trwalszy kontakt, to chciałabym umieć wyrazić, że się nie zgadzam. Wiem, że oni oczekują po mnie, młodej dziewczynie, że się będę spierać i wkurza mnie, że się do tych oczekiwań dopasowuję. Kiedy w większości takich dziadów zdanie na mój temat mnie nie obchodzi, ale chyba boję się ich reakcji i konfrontacji, więc jak nauczyć się mówić, co myślę? No, to jest mega trudne, bo też wymaga super takiego super asertywności, którą trudno nabyć, jak się ma tyle lat ty. Tak, ale ja myślę też z drugiej strony, może nie musisz. Może nie musisz się, może to nie jest twoja praca, w sensie, czy coś wyniknie z tego. Myślę, że nawet jeśli od czasu do czasu się zdobędziesz na to, żeby się nie zaśmiać, to i tak jest dla nich jakiś sygnał, a świata nie zbawisz i boomerów nie zbawisz, moim zdaniem. Nie zbawisz przypadkowego instruktora jazdy, który ma 60 lat i opowiada te same żarciochy wszystkim młodym dziewczynom, które uczy jeździć na przykład, nie? Możesz na przykład opracować sobie jakiś taki arsenał mało wymagających, a przynoszących satysfakcję środków. Czyli na przykład zamiast zaczyna się kłócić i wciągać typa w dyskusję, to znaczy on się sam wciągnie w dyskusję w niekomfortowej sytuacji, bo jest twoim instruktorem, a ty prowadzisz właśnie auto, nie mając prawa jazdy, to na przykład, nie wiem, jakiej wiesz, coś na co trudniej jest zareagować, typu właśnie brak śmiechu i dziwne spojrzenie na tak, kogoś. W przypadku słabych żartów generalnie myślę, niezłą strategią jest udawanie, że nie rozumiesz, o co im chodziło w ogóle. A czemu to jest śmieszne? Tak, nawet nie musisz pytać, ale po prostu takie kompletny brak zrozumienia. Tak jakbyś nie znała tych kontekstów. No bo większość tych żartów, która jest albo rasistowska, albo seksistowska, żeby były śmieszne, musisz poczynić pewne założenia na temat pewnych grup. I jeżeli nie masz w sobie tych założeń, to te żarty nie będą śmieszne, więc myślę, że może ci ludzie, kiedy zobaczą, że ktoś zupełnie nie rozumie tego żartu, zaczną zastanawiać się, dlaczego ich śmieszy i może coś im zacznie po jakimś czasie świtać w głowie, ale też niekoniecznie. Moim zdaniem to nie musisz się już tak tym przejmować. A mi też zdarza śmiać ze słabych, seksistowskich żartów kierowców, nie wiem, taksówki. Oj tak, bo to jest taka sytuacja, już chcesz dojechać, nie chcesz, wiesz, robić tutaj historii. No. Też chodzi o twój komfort i bezpieczeństwo, nie? Nie jesteś w pierwszej kolejności feministką, w sensie w pierwszej kolejności jesteś kobietą i osobą. Ale w tym sensie kobietą jesteś w pierwszej kolejności, że to ciebie dotyczy na przykład ten seksizm. Jeśli opowiadał seksistowski żart, to w pierwszej chwili nie musisz bronić jakby Częstochowy. Tak, tylko siebie, bo to ciebie dotyka. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam. Chyba w ogóle nie. Myślę, że wiadomo, o co chodzi, że to nie jest tak, że
Jesteś tutaj rycerką na barykadzie, która ma obowiązek za każdym razem się stawiać, no. Tak, zrobić avanti. To jest wyczerpujące. Ja to doskonale kumam, jak o tym piszesz. No. Więc dużo zrozumienia dla siebie trzeba mieć. Słuchaj, teraz temat. Odchrząknę. Związki, a różnice światopoglądów. Drogie siostry, jestem osobą o lewicowych, progresywnych poglądach. Moja ostatnia bliska relacja skończyła się, bo typ podejrzanie zaczynał skręcać w prawo. Głosował na Dudę, był przeciwko marszom równości i strajkom kobiet, choć teoretycznie nie przeciwko prawu do aborcji. Podejrzanie często pochlebnie wypowiadał się o rządzie i odwalał różne dziwne fikoły. Chciałabym zobaczyć te fikoły. Zakończyłam tę znajomość około roku temu, bo nie mogłam znieść tego, że tak bardzo się różnimy w kwestiach światopoglądowych. Teraz, choć za typem nie tęsknię, to zastanawiam się, czy nie przesadziłem. Zastanawiam się o tym też w kontekście kolejnych relacji. Czy mam za wszelką cenę szukać partnera lewaka, czy dawać też szansę innym? Dodam, że pochodzę z konserwatywnej rodziny i całe życie moje poglądy były wyśmiewane albo krytykowane. Nie chciałbym, żeby to się powtarzało w bliskiej relacji. Co o tym myślicie? Byłyście w związkach z osobami nielewicowymi? Macie może jakieś rady dla związków, gdzie występują różnice światopoglądów? Byłam, żałuję jak cholera. Każdej minuty spędzonej na tych związkach. Żałuję każdej minuty spędzonej z Konradem Berkowiczem. Nie, no oczywiście można mieć pewne różnice, ale jak niektórzy ludzie zakładają, że poglądy polityczne nie powinny przeszkadzać w relacjach, nie jest kwestia, może jakbyśmy zmienili słownictwo i nazwali to po prostu wartościami. Jasne, że to jest spektrum i nie musicie się zgadzać, absolutnie. Nie musisz mieć lewaka, ale jeżeli masz osobę... Ale nie chociaż głosuję na Hołownię. Nie, błagam. Nie, może głosuję. Chodzi mi o wartości. Jeżeli wasze najbardziej fundamentalne, dogłębne wartości odnoszące się do wrażliwości są inne, to nie, jak możecie się dogadać? W sensie, jak... na takim fundamentalnym poziomie. No związek to też jest budowanie jakiejś wspólnoty i podejmowanie jakichś decyzji. I trochę jest trudno się dogadać, jak ktoś ma fundamentalne, nie inne zdanie na temat właśnie takich rzeczy. Jak wasza przyszłość na przykład? Tak, no, jak chcecie to budować. Nie, w ogóle nie ma potrzeby być z kimś, kto się aż tak różni na tym poziomie, bo jest tyle ludzi na świecie, a wbrew pewnej opinii, która nadal istnieje, niestety, związek nie musi być wieczną męką, docieraniem się i ścieraniem się. Terapeutyzowaniem, nie wiadomo czym, byle trwać w tym. Można tak. Po prostu kogoś rzucić. I można znaleźć kogoś, kto... Związek nie będzie wymagał wiecznej walki. Tak, to do ciebie pasuje. Jest tyle naprawdę ludzi. No. Nie musisz oczywiście stawiać kategoria lewak i tylko takich przyjmuję, ale możesz przebierać albo w ogóle nie być z kimś. Dużo jest ludzi na świecie. No. A jeszcze a propos bycia z kimś o poglądach nielewicowych, to ja mam wrażenie, że właśnie... Jezu, jakie tu warki się rozlegają. No, samochody jeszcze mamy chyba ten lufcik jednak trzeba zamykać, no ale... No, że ja na przykład właśnie miałam doświadczenia z osobami, które nie były lewakami, w sensie na przykład głosowały inaczej niż ja, ale nie miałam wrażenia, że na przykład w tej sferze jakby codziennej i praktycznej się rozmijamy, że to było dla mnie jakoś ważne, że ktoś, że na przykład ktoś może coś tam się kłócić, że feminizm to coś tam, ale wiesz, zmywa za mnie i... I za mnie. Za mnie, zmywa za mnie. I w sensie za mnie, bo ja nigdy nie zmywałam. Jako naczelna syfiara. I traktuję mnie i czuję się traktowana z szacunkiem, więc niech sobie to coś tam pierdoli. Chociaż jest to bardzo irytujące, przyznam. I wkurzające. I nie lubię naprawdę tłumaczyć osobie, z którą jestem i która chce, żeby mnie rozumiała, jakiejś kurwa oczywistości, na przykład tego, że 500+ to nie jest rozdawnictwo. Nikomu nie chcę kurwa już tego tłumaczyć. Tak, gdzieś widziałam takie właśnie ładne zdanie, że znajdź kogoś, kto mówi twoim językiem, żeby nie spędzić reszty życia tłumacząc komuś siebie non-stop. I
To też nie jest tak, że poglądy polityczne są jakąś zupełnie rzeczą oddzielną od nas, nie wiem, jakimś hobby, że ten ktoś zbiera znaczki, a ten ktoś figurki porcelanowe. A ten ktoś zbiera królewne śnieżki. Tak. Są rzeczy, które wpływają na nasze codzienne życie. I tak jak piszesz, jeśli jest to ktoś, kto, nie wiem, ma poglądy, nie wiem, głosuje na Dudę i twierdzi, że protesty kobiet są okropne i że LGBT nie powinny mieć praw w Polsce, no, no to myślę, że akurat sobie... tego nie mówi. Chociaż może mówi. Słuchaj, chłopie, takie... może by wszystko załatwić kontraktem u notariusza. No właśnie. Po co nam równość małżeńska? Jestem tym gejem, który nie lubi, który nie lubi LGBT. Tak, albo będziesz, zechcesz mieć dziecko, ale on głosował na Dudę, więc nie będziesz mógł mieć. Albo, a potem, nie wiem, załóżmy, że będziesz mógł i będziesz mieć córkę i ona przyjdzie do ciebie z problemem i będzie chciała, żebyś jej pomógł, a jej drugi stary powie, że nie, bo ma konserwatywne wartości, tak? W sensie, to są rzeczy, które wpływają na konkretne życie. No. I też z mojego doświadczenia wynika, że no, osoby, które właśnie są bardzo prawicowe, to nie jest tak, że sobie są i tyle, tylko no, to wynika z tego, jakimi są osobami jako ludzie i potem mogą się zachować niefajnie, bo po prostu zachowają się zgodnie ze swoimi wartościami, tak? Krowa, czemu ty się tak drzesz cały ten odcinek? Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Krowa? Już szło dobrze. Bawi się ze Stachem. A, to stąd te dźwięki. Ja też uważam w ogóle, że to nie dotyczy też przyjaźni za bardzo, że można się przyjaźnić z kimś, kto ma inne poglądy polityczne, że to jest łatwiejsze dużo niż bycie z kimś w związku w takiej sytuacji, bo przyjaźń to też polega w dużej mierze, ta relacja buduje się przez rozmowy na przykład, a nie koniecznie przez właśnie budowanie wspólnej przeszłości. I dyskusja ciekawa może być fajna. Tak. Nie mówię, że ale wspólne życie, tak, wspólne życie nie powinno być wieczną dyskusją, a niestety z mojego doświadczenia wynika, że jest, kiedy jest się z kimś o skrajnie różnych od ciebie wartościach. Znajdziesz nam jeszcze ze dwa wedle swego wyboru? Jasne. Jeszcze nam znajdę trochę. Chciałbym tylko zgłosić, że szarlotka, na którą ścierałem jabłka podczas waszego panelu na Kopernikonie, wyszła dojebana. Nie wiem, jak to skomentować. No i byku, zajebiście. Pokaż nam swoją szarlotkę i rozejdziemy się w zgodzie. Bardzo się cieszę z tego listu, że poznałeś mnie ciąg dalszy tej szarlotki. Tutaj znów... Dobra. A nie, padł mi tablet. No to teraz jedziemy z telefonem. Dobra. Powiedz, siostro, czy to jest normalne? Mam 18 lat i pierwszy raz się całowałam. Było to niezbyt dla mnie przyjemne. Chciałam tego i wyglądało, że osoba, z którą to robię, też tego chciała i że się jej podobało. Nie mam pojęcia, co było nie tak, nie jestem doświadczona i na pewno nie mam tyle odwagi, aby o tym szczerze z nią porozmawiać. Możecie dać jakieś rady, jak sprawić, żeby to było przyjemniejsze? Aby fakt wpychania sobie nawzajem języków do buzi zaczął być dla mnie tak pięknym doświadczeniem, jak na wszystkich filmach i w ogóle? No moja pierwsza rada jest taka, nie musicie przy pierwszym pocałunku wpychać sobie języków do buzi. Można całować się ustami. No, znaczy... na pierwszy raz jest to całkowicie akceptowalne. Nie trzeba iść w ślimaka. Najdelikatniej otwierać na przykład. Od razu uspokoję, pierwszy pocałunek prawie nigdy nie jest okej. No. Jak sobie przypomnę, swój był strasznie słaby. Mój był chyba ze sobą, z którą w ogóle nie chciałam się całować, ale myślałam, że już powinnam się pocałować w tym wieku. Dokładnie, no bo zupełnie mi się nie podobała nawet ta osoba, po prostu chciałam się pocałować, żeby wiedzieć, jak to jest, no i... takie dojrzałe, gotowe. Tak, spokojnie, jakby... A nie ma jakiejś innej rady. No, oprócz tych takich konkretnych, które mówimy w stylu zaczynanie od pełnego Francuza jest... od pełnego Francuza. Od pocałunku francuskiego, to tak się nazywa no, ten z językiem, tak. Niekoniecznie jest najlepszym wyborem, nie bo... każdy też najlepiej całuje po prostu, no. Tak. A no, zwłaszcza na początku, nie? To trzeba wyczucia, ty musisz sprawdzić, co ci pasuje, musisz się zgrać z osobą, bo przecież tyle jest przypadków, kiedy, nie wiem, koleżanki opowiadają sobie, a nie, z tym, co byłam na randce, to może nie, bo on tak fatalnie całuje. I to nie dlatego, że jest obiektywnie słaby w całowaniu, tylko dlatego, że, nie wiem, bardziej otwiera usta, niż ona lubi, nie? Albo po prostu dlatego, i to też nie dlatego, że samo całowanie jest w sobie niespoko. Tak, bo po prostu się ludzie nie zgrali, tak? Ale są tacy ludzie, którzy tak całują. Są ludzie, którzy całują najgorszy rodzaj pocałunku, to jest taki naglona, jak ktoś po prostu otwiera usta,
i tak biernie czeka, aż wsadzisz mu tam język. Aż coś się stanie z tymi jego otwartymi ustami. Tak, jest też tak, że naturalnie, nie wiem czy zauważyłaś, zwykle jest tak, że są osoby, które częściej mają usta tak, że dolną wargą, a są osoby, które... Tak. Oczywiście to się często zmienia, ale myślę, że każdy ma taką preferencję. Tak. Czy woli mieć usta tak, czy woli mieć usta tak. Ja mam. I to ważne, żeby się... Ja też. Ważne, żeby te dwie osoby się odpowiednio zgrały w tym. Czasami się zgrają, czasami nie. Czasami się docierają w tym, czasami się walną w zęby. Tak, to też się zdarza. W takim wielkim mieście, ja już drugi raz przywołuję, był taki chłopak, który lizał Charlotte po brodzie. Niektórzy to lubią. Ale tak, to tak jak ja mam z TikTokiem, tak tym też w wielkim mieście. Pamiętam też, że na początku właśnie gdzieś w gimnazjum zaczynało się całowanie, to właśnie wszyscy byliśmy przekonani, że żeby to było takie na poważne, to musi być jak najwięcej języka, jak trzeba najwięcej otwierania gęby. Do migdałków dolizać. Pamiętam po prostu szorowanie tym językiem po wszystkich zębach. Ja myślę, po co? Nie. Liczenie. Nie. I po policzkę gdzieś tam po... Gdzie nie były te języki? I dookoła ust i w ogóle wszyscy... O Boże, a jeszcze jak była zima i całowanie się na tym wietrze i potem całe usta takie spieczone. Jezus, albo wszystko obślinione dookoła. Straszna sprawa, te pocałunki. Strasznie było. No, jakby oczywiście jest też możliwość, że po prostu nigdy nie będziesz lubić się całować i na przykład jesteś osobą, która jest aseksualna. Albo i... która po prostu nie lubi się całować. Albo która po prostu... Tak, ale jakby chcę też powiedzieć to, że możesz po prostu być na jakimś spektrum właśnie aseksualności też, że... Ale to jest tak, tylko jedna z możliwych... Jak ktoś nie lubi się całować, to nie znaczy koniecznie, że jest aseksualny. Tak, 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 tak. Że to jest jedna z opcji, więc ona też może być... Może istnieć, ale niekoniecznie. Może też po prostu ten pocałunek z tą osobą myślałeś, że będzie fajny, a okazał się niefajny, a następny będzie fajniejszy. Są też osoby, wiem, że to brzmi konserwatywnie, ale są takie osoby, którym sprawia przyjemność tylko całowanie się z osobą, która naprawdę coś dla nich znaczy, u której są bardzo zakochane. A z przypadkowymi ludźmi już nie. Różnie jest z tym całowaniem. Bardzo różnie. Nie przejmuj się w ogóle. Będzie jeszcze... Jak będziesz po prostu mieć ochotę z kimś innym albo z tą samą osobą jeszcze raz, to spróbuj na chillu, bez spiny. Może będzie fajnie, może będzie niefajnie. Rada jest taka, żeby zacząć delikatnie. No, tak, tak. Lekkie otwarcie, żeby nie od razu po prostu pełny wjazd. Smagnięcie języczkiem może... Ewentualnie. Ewentualnie lekkie podgryzienie. Lepiej z tym nie eksperymentować, bo to też potrafi się skończyć. Bo to nagle spływasz krwią, jak tutaj nawet poniesie nie, namiętność to... Maćka z drugiej E, nie? Dużo osób też myśli czasami, że to jest takie super namiętne, a czasem po prostu czasem boli no. I nawet się nie kwalisz. No co? Wiesz, że zrobiłam teraz ohydną minę, bo pokazałam przygryzanie na własnej wardze górnym rzędem zębów. Nie, na pewno wyglądałaś uroczo. Dobra, dawajmy jeszcze jeden. Dobra. No to może o ciuchach jak już. No to może o ciuchach. Drodzy Miguel i Tulio, długo się powstrzymywałam, ale postanowiłam napisać, zaczynając od lżejszej kwestii. Może się okaże, że nie jestem tym sama. Jak zracjonalizować podejście do zakupów? Mój umysł i uczucie się rozdzielają. Z jednej strony etyczność, ekologia, świadomość, że tak naprawdę czegoś nie potrzebuję, a z drugiej strony czuję jakieś FOMO przez brak posiadania tych rzeczy, czyli ubrań. Za każdym razem, gdy widzę ładne ubrania czy inne rzeczy, czuję przytłoczenie i bycie gorszą, a z drugiej strony trochę radość, że próbuję bardziej świadomie kupować. Dalej osoba pisze, że bardzo ważne jest dla niej poczucie to, jak wygląda i swoboda czucia się, że ma ubrania, które może łączyć w różny sposób, że nie porywa się na chwilowe trendy. Pisze też, że ma 17 lat i to jest na pewno trochę kwestia wieku i otoczenia. Gdy było nauczenie zdalne, rzadziej ubierałam się w coś innego niż niedopasowane dresy. Dzięki temu bardziej cieszyłam się na możliwości próbowania innych outfitów w szafie. Teraz czuję presję noszenia codziennie czegoś innego i niezwykłego. Pisze sama na liście... Na liście ciuchów do kupienia i pisze, że jak trench, bluzy, koszulki z długim rękawem, t-shirts, spodnie szare, sprane i beżowe. Jak widać jest tego trochę, to jest minimum. I że dodatkowo wszystkie te rzeczy są dostępne aktualnie w sieciówkach, w których najłatwiej mi kupować, ale mam później wyrzuty sumienia i ból portfela. Ograniczam to, ale to mnie przytłacza z dwóch stron. Czyli z jednej strony jest FOMO, a z drugiej strony jest chęć ograniczenia konsumpcji. Jak sobie z tym radzić? Wszyscy to mamy, nie? Żyjemy w kapitalizmie ciągle w FOMO. Tak, tak, to nie tylko ty to masz, jakby total. Że ja jestem w tym strasznie słaba i już widzę, że ty jesteś lepsza ode mnie. W sensie robisz plany, jak dobierać ciuchy tak, żeby można było je praktycznie łączyć w różne
kompozycję. I ja wiem, że jest dużo w internecie materiałów na ten temat, czy kanałów na YouTubie, czy na TikToku, które opowiadają o tym, jak właśnie sprytnie planować całą bazę swoich ubrań, żeby być stylową, a jednocześnie właśnie praktyczną osobą, która, a nie tylko kupisz jakiś ciuch, bo myślisz, że potrzebujesz go na tę okazję, a potem się okazuje, że do niczego innego się nie pasuje i generalnie ja miałam z tym straszny problem. Po prostu teraz zacznę wystawiać na Vinted, bo mam całą kolekcję sukienek, które kupiłam na jedną okazję, założyłam raz w życiu i nigdy więcej, i nikt więcej już ich pewnie nie włożę i jest to straszne. No ale na przykład właśnie, ja bardzo lubię kupować sobie ciuchy, ale też nie lubię ani, wiesz, wydawać tyle hajsu, ani mieć tego, co wszyscy z sieciówy, ani po prostu no, napędzać tego jakby kapitalizmu i sweatshopów w Bangladeszu. Więc super sposobem jest po prostu właśnie kupowanie używek. Czy na Vinted masz swoją listę, wpisujesz, wiesz, trench albo coś, ale czy w lumpeksach po prostu, że szukasz konkretnych rzeczy. T-shirty z długim czy krótkim rękawem, no to właśnie, są... No problem jest taki, że lumpeksy są super i kupowanie w nich, ale zajmą dużo więcej czasu, zanim znajdziesz tam coś, czego potrzebujesz. Więc ten czas trzeba mieć, ale faktycznie teraz z internetem jest dużo łatwiej kupować używane rzeczy. Można na Allegro też po prostu w używkach szperać i tam też no, jest dużo na Vinted rzeczy. Też jest fajnie. I też myślę, że chcę zaznaczyć, że to może być spektrum. To nie jest tak, że jak kupisz coś z sieciówki raz, to jakby już odbieramy ci kartę lewaka. A myślę, że możesz właśnie przejrzeć te listy rzeczy i jak znajdziesz trochę czasu, to albo zrobić sobie, wiesz, zaplanować sobie całe wydarzenie z rajdu po ciuchach, albo znaleźć to w internecie. I to już, wiesz, powinno ci trochę ulżyć na sumieniu i rozsądku i wtedy, wiesz, trochę odpuścić sobie. Ale ja też chciałam powiedzieć, że najbardziej... Jedne z najbardziej stylowych osób, jakie znam, po prostu ubierają się w lumpie. I tam można znaleźć zajebiste w ogóle rzeczy. I... Ale czasem potrzebujesz jakiegoś takiego basica. No ja też, no, ja też grzeszę, bo na przykład rzadko znajduję fajne spodnie na siebie. Dokładnie, w lumpeksie i kupuję je właśnie jednak w sieciówach często, bo nie wiem, czasami się trafi, ale to zwykle nie jest basic typu, wiesz, czarne jeansy proste. Tak, więc... Taka jest chyba nasza rada. Żeby się nie biczować, ale tak, też tak trochę, szukać jak z weganizmem czy jedzeniem mięsa, nie? Że okej, okay, nie przekonamy całego świata do weganizmu nagle, ale jakby powiedzieć ludziom, że nie wiem, nie jedzmy w poniedziałek, ograniczmy mięso przez jeden dzień w tygodniu, albo, to jest równie super, nie? Tak, albo że po prostu no, że możesz zjeść mięso raz na tydzień, a to nie musisz od razu tak, odstawiać jajek i nabiału i wszystkiego. To wbrew pozorom też działa. Jeśli sam fakt, że myślisz o tym jako tak młoda osoba, żeby kupować odpowiedzialnie. Wyobrażasz Jezu. Sobie nas w wieku 17 lat, żeby nam przyszło do głowy w ogóle, żeby kupować odpowiedzialnie ciuchy? No co ty, przecież ja byłam fanką Galerii Bałtyckiej i tam River Island, moje królestwo. Dokładnie. I jakieś, wiesz, inne... kropy. Może już nie wymieniajmy, bo... Ale River Island to chyba już nie ma w Polsce, więc dlatego powiedziałam. Ale też bardzo lubiłam lumpeksy już wtedy. Były super w Trójmieście. Wszyscy jeździłyśmy do Szwajcara w Rumi. No właśnie... Pozdrawiam Szwajcara. W Lublinie to dopiero chyba na studiach się u mnie zmieniło, że było społecznie akceptowalne, a wręcz wymagane kupowanie na studiach artystycznych u mnie, zwłaszcza to był straszny wstyd mieć coś z sieciówki, nie? Że właśnie, nie wiem, pamiętam jak raz znajoma ze studiów powiedziała mi, o, też mam taką bluzkę, a później się zorientowała i dodała, ale nie, kupiłam używaną, jakby nie, żeby nie było, że z sieciówki miała coś, nie? I, a pamiętam, że przecież w gimnazjum, jak się nie miało czegoś z metką z sieciówki, to był straszny wstyd, nie? To od razu, że kupione na targu, czy w lumpie i tak dalej, więc no, to jest inna kwestia, ale jesteśmy z ciebie bardzo dumne, że jesteś taką odpowiedzialną młodą osobą. No, my stare ciotki, możemy, które nie myślały o planecie i zatruły ją dla przyszłych pokoleń, kupując futro za 100 zł na przycenie. Sorry guys. Sztuczne. Liczymy na was teraz. Do your best! Oh my god. Marta, mogę ci opowiedzieć ten sprośny żart na koniec? Tak. Przytaj, o czym to było? O wyborze fortepianu? Marta. No. Pozwoliłabym ci zagrać na mojej facjoli. Mam nadzieję, że spodobałoby się moje rubato. To
Do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Wojtkowi Gasperowiczowi dziękujemy za piękne wykonanie etiudy Hamol. Mikołajowi Nijan dziękujemy za to, że przeprowadził nas przez halę odlotów. Podziękowanie dla Dominiki Dudy za to, że jak gra poloneza fis-moll, to nie rąbie jak wściekła. Jakubowi Misiakowi dziękujemy za to, że nie wystawia swoich garnków w Muzeum Sztuki Współczesnej. Talii dziękujemy za to, że podarowała nam wejściówki na drugi etap. MDZK dziękujemy za to, że na lotnisku nie opowiada dowcipów o Breżniewie. Podziękowania dla Oli Hajdy za bycie nimfą szamanką fortepianu. Dziękujemy Józefowi Sokołowskiemu za to, że nigdy w życiu nie przebrał się za mammograf. Podziękowania dla Mateusza Kęski za cudowną kodę i rubato. Mikopon, dziękujemy, że nigdy nie zrobiłeś nieudanego performansu. Karolinie Wyszyńskiej dziękujemy, że jako pierwsza na konkursie wybrała facjoli. Pawłowi Kościelnemu dziękujemy za to, że jak robi spektakl teatralny, to są w nim słowa. Podziękowanie dla Krzysztofa Mikoszewskiego za to, że wie, ile kosztuje takie pianino. Podziękowania dla Eksplozji Szyszynki za zaprojektowanie systemu nawadniającego palmy. Dziękujemy Małgorzacie Chochli za to, że tak pięknie stroi te Steinwaye. Bardzo dziękujemy Sandrze Szwart za to, że pokazała nam ocean. Konradowi Malinowskiemu dziękujemy szczególnie, ponieważ gra on tak pięknie, że od razu widać, że Polak. I podziękowania dla Anny Lorenz za to, że już nigdy nie pozwoli nam się rozłączyć aż na 3 tygodnie. A także dla Jaśka Piwowarczyka, który obiecał zrobić wszystko, żeby jej w tym dopomóc.